O, widzicie. Jak chcą, to potrafią. A to, że nie zawsze chcą, to już inna sprawa. Pytanie za 100 punktów. Czy bot jest ustawiony na mój sim? Nie jest ustawiony na mój sim. Doskonale. Żeś nie umierać. Mam teraz jeszcze tylko jeden drobny dylemat, nad którym będę musiał się bardzo poważnie zastanowić. Mianowicie, czy chcę grać z telewizora, czy chcę grać z tego? Czy chcę grać ze streamowanego obrazu? Główna różnica jest taka, że jest delikatne opóźnienie, tak naprawdę. Przynajmniej z mojej perspektywy. Cześć, Pasku. Generalnie chwilę jeszcze poczekam, aż ludzie się zbiorą, jako tako. Tylko chciałbym wiedzieć mniej więcej, jak to wygląda, jeżeli chodzi o głośności. Czy wszystko jest ok, czy wszystko nie jest ok. Bo podejrzewam, że tak zwane bolączki pierwszego streama będą występować. Czy tej, że coś będzie za głośno, coś będzie za cicho, gra jest za cichutko. To jest w sumie bardzo ciekawe, tak wam powiem, bo ja grę słyszę na swoich sławkach naprawdę głośno. Zastanawiam się, jak mogę temu zaradzić. Znaczy, na pewno mogę tutaj ją podgłosić. Cześć Sam, cześć Sylwio. To nie jest symulator. Wypraszam sobie. Nie wiem, czy sięgnę, żeby pokazać takie ładne urządzonko do zgrywania. Sobie kupiłem bardzo grzecznie, kulturalnie. Żeby nie było. Jakby komuś bardzo zależało, to mógłbym równie dobrze też wyjąć w kartę z go, tylko po to, żeby pogadać, ale aż taki zdesperowany nie jestem. Tak, kupiłem sobie Elgato. Bodaj HD60S to było? Ja już wam mówię. Jop, HD60S. O, takie ładne cudeńko. Slytherin czy Gryffindor? A kto powiedział, że do Slytherinu albo do Gryffindoru? Tak, DLC-ki mamy jako takie. Przechodziłem je i pamiętam, że miałem z nimi ogromne problemy. Co mnie w sumie zdziwiło, ale to już inna historia. Także powiedzcie mi teraz, czy gra jest teraz lepiej, czy nie jest lepiej, bo jak nie jest lepiej, to jeszcze pogrzebię chwilę. Jest okej. Jeżeli jest okej, to nie będę narzekał. Bo w tej chwili tak naprawdę mam porówno mikrofon i głośniki. Jeżeli by była taka potrzeba, to mogę jeszcze siebie ściszyć, tak, żeby gra była, powiedzmy, głośniej w porównaniu do mnie, tak? Ale powiem tak, nie jestem w tej chwili już absolutnie w stanie niczego podgłosić jako tako. A jak będą mówić, co głosy? Tak, są, mogę zademonstrować zresztą? Tak, mogę zrobić New Game Plus! Cieszę się! Ale nie będę robił New Game Plus. Nie mam Amiibo. Czy chcę przenieść dane z New Game Plusa? Nie. Czy chcę grać na modelingu? Nie. Aż taki szalony nie jestem. Mam pewną dozę tolerancji, jeżeli chodzi o poziom dolności w trzech domach i modeling ją zdecydowanie przekracza. Cześć Krystian. Słyszałem, że fajnie się projekt robi. Trzy domy. Łódeczka czy dzwonabeczka? Bo też... Nie, Trzy Domy to taka śmieszna gra, w której nazywa się Trzy Domy,
Są cztery ścieżki, które tak naprawdę można ująć, że to jest 2,5 ścieżki. Więc jest fajnie. Dopijam kawę. No to spoko, powodzenia z projektem. Dużo się tam jeszcze tego dostało właściwie? 3 domy i piwnica. W sumie. Dobrze, że wiesz, jakie masz rzeczy do ogarnięcia do końca semestru, prawda? Czym się różni Madenik od pozostałych? Ujmy to tak, to wygląda mniej więcej tak, że tutorialowa walka ma przeciwników na pierwszym poziomie, na normalu, na hardzie na drugim, na Madeningu na piątym. Gdzie piątopoziomowych przeciwników spotkamy gdzieś koło trzeciej misji, czy tam czwartej nawet dopiero. Więc to jest tego typu różnica. To też nie jest face podzielone na trzy gry, to też prawda i w sumie, nie wiem, ja osobiście nie przepadam za to, jak twórcy tak robią, że dzielą to na ileś różnych produkcji. Ważne, ile masz tego, powiedzmy, do zrobienia, także musisz to zrobić, a nie musisz się nauczyć, powiedzmy. Znaczy, z poziomami trudności w Fire Emblem jest jedna bardzo ważna zasada. Można iść w dół, nie można iść do góry. Czyli dajmy na to, jeżeli zaczniemy sobie na Madeningu, to możemy potem go obniżyć na harda, ale nie możemy z powrotem z harda na Madeninga. I jeżeli zejdziemy z harda na normala, no to nie wrócimy już na harda, tylko zostajemy do końca na normalu. Za 2 tygodnie będzie comeback ze streamami. No w sumie za 2 tygodnie mniej więcej to wypada pewnie jakoś koniec sesji u ciebie. Cześć Wiki. Nie mam sesji jako taki. Cześć Ferzyku. Znaczy no domyślam się, tak? No ale w pewnym sensie można powiedzieć, że dla ciebie egzaminami są te projekty, które oddajesz, tak? Znaczy no 3 domy miały być wcześniej, tylko sprzęt mi na to nie pozwalał, a nie chciałem emulować. Zresztą słyszałem różne ciekawe rzeczy o emulacji, więc to też jest coś, czego wolałem nie robić. Jedna ważna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć na wstępie. Generalnie mam swoje pomysły na to, jak chcę grać, jak nie chcę grać. Więc o ile nie będzie to na zasadzie, czy ktoś pamięta, czy ktoś może im powiedzieć, to prosiłbym o jakieś niemówienie mi, że a zrób to, a zrób to, a zrób tamto, tak? Spoilerami aż tak bardzo się nie będę przejmował. Ja jako tako całą grę z LCK-ami właśnie przeszedłem. Żeby nie było, nie ani wszystko temu, że na czacie będzie jakaś tam dyskusja, że na przykład ja lubię grać najbardziej, tak? Tylko bardziej, żeby to nie było na zasadzie a czemu nie masz tego, a czemu nie masz tego, a czemu nie zrobiłeś tego i tak dalej, tak? Ile osób tego grało w 3 domy? Podejrzewam, że z czatu przynajmniej 2, ale głowy nie dam. Poza tym, nawet jeżeli nie grało w 3 domy, to mogło grać w inne Fire Emblemy i mieć z tym doświadczenie i na podstawie tego doświadczenia próbować coś mi mówić. Czekajcie, muszę jeszcze napisać do jednej osoby. Bo mam wśród znajomych jedną osobę, która dość dużo jest zaznajomiona z Fire Emblemami i regularnie grywa, więc stwierdziłem, że dam mu znać, że jako tako streamuje. Cześć Sebastianie. W każdym razie. Do tej pory nie jestem w 100% pewien, jak chcę to robić, bo mam telewizor po lewej, na którym mam ten właściwy ekran. Albo mogę z delikatnym opóźnieniem patrzeć z ekranu monitora. Biorąc pod uwagę, że nie jest to, powiedzmy, gra w czasie rzeczywistym w dużej mierze, no to raczej nie muszę się przejmować drobnym delayem, poza jedną minigierką. W każdym razie. Jeżeli uważacie, że jestem casualem, to chyba was podobało. Jak ze spoilerem i z fabuły, no
Znaczy, no jeżeli bardzo musicie, no to was nie zabije, tak? To jest na tej zasadzie, tak? Tylko, że z góry mówię, czysto z trzech domów, tak? Bo inne Fire Emblemy będę chciał w przyszłości przejść i chcę je poznać sam osobiście. Więc jeżeli na coś się mogę w jakimkolwiek stopniu zgodzić, to co najwyżej na same trzy domy. Zresztą podejrzewam, że sam raz czy drugi coś palnę, tak? Wracając, casualem nie jestem... Różnica między casualem a klasykiem jest bardzo prosta. W casualu, jeżeli jednostki nam padną, to po bitwie wracają. W klasyku, jeżeli jednostki nam padną, to po bitwie umierają. Wszystkie... Szczerze mówiąc, to nie ukończyłem wszystkich jako tako. Nie ukończyłem... Jak on miał? Silverwind? Ukończyłem wszystkie domowe, o tak powiem. Czy chcesz się połączyć z siecią? Połączyłbym się z siecią, ale nie mam obecnie Switcha online wykupionego. Tak, Silvesną. Silverwing pewnie mi się wziął od Golden Wind, za dużo JoJo i w ogóle. Generalnie połączenie z siecią ma tą główną zaletę, że można sobie zgarniać jakieś tam różne przedmioty. Mam tutaj taki drobny wstęp historyczny. Edor 91. No tak, mówiłem już wcześniej, że DLC-ki jako takie robiłem i przechodziłem. Miałem z tym sporo problemów, ale pamiętam, że udałem radę. Z góry mówię, jeżeli coś jest nie tak z głośnością, to dawajcie znać na bieżąco, proszę. Bo wiem, że wcześniej podgłaszałem na maksa... Ja osobiście słyszę, że jest głośno, tak? Znaczy, okej, no dobra. W sumie zastanawiam się, z czego wynika ta rozbieżność. Bo pamiętam, że jak zrobiłem sobie jakieś takie testowe nagranie, to wychodziło mniej więcej na to, że gra rzeczywiście była cicho. W ogóle o czym ta gra? Jakby tu ująć, o czym jest gra bez spoilerowania? Dużo zostanie powiedziane tak naprawdę w przeciągu pierwszej godziny, jak mniej więcej wygląda cały nasz zarys. Jeżeli chodzi o gatunek jako tako, to jest tak zwany tactical RPG, czyli RPG nastawiony bardziej na takie bitwy taktyczne, aniżeli na jakieś starcia drużyna kontra drużyna czy coś takiego. I mieszko, mogę skopać komuś rej. Dosłownie. Jeżeli liczyliście, że zobaczycie jeszcze Geralta, to ode mnie się przeliczyliście. Używałem japońskiego dubbingu i to jest coś, co robię regularnie, jeżeli chodzi o japońskie produkcje. Więc... Nie wiem, jakoś tak wyszedłem z założenia, że jeżeli produkcja ma taki bardziej japoński feeling, to staram się korzystać z oryginalnego japońskiego dubbingu. Chyba, że rzeczywiście przejdę jako pierwszą z angielskim dubbingiem. Patrz, Final Fantasy X do japońskiego się nie mogę przyzwyczaić. Swoją drogą, to naprawdę ciekawe uczucie, kiedy ma się ten delikatny rozdźwięk, który wynika z tego, że jest delikatny deseń.
わしの寝顔を盗み見るとはなあ。W sumie już wiem, co Sebi miał na myśli ostatnio, jak streamował Metroida, że jest delikatny dressing. Zacznę od tego, że musimy wybrać, czy będziemy gej mężczyzną czy kobietą. Ma to pewne konsekwencje mechaniczne, fabularne nie w aż takim stopniu. Tak, żeby nie było w Fire Emblem 3 Domy, to gra, w której można jako tako romansować się z innymi postaciami. Więc na to, powiedzmy, też nasz wybór będzie miał wpływ, tak? Szpotagi Fire Emblem są tacami w każdej grze. Zależy, co masz na myśli przez tacami. Na razie mogę sobie po prostu rzucić kostką i skończyć się na tym, co zawsze. W Awakening. Awakening miał innych protagonistów, z tego co pamiętam. Shiranu kao no yo ja no. Ittai nani mono ja. Cześć, Dakadio. Chrom. Chrom. W sumie wyglądał trochę podobnie, ale. Chyba nie aż na tyle. Musimy jeszcze raz sobie przypomnieć, jak to wygląda, ale... O, jestem duchem. Jestem pewien, że mi uwierzysz. Spokojnie, shitpostów o trzech domach jest wystarczająco dużo. Jakoś mitelnik musi mieć imię? Nie czuję się na tyle ambitnie, żeby zmieniać domyślne imię, więc zostanę przy domyślnym imieniu. Nie jest to jedna z tych gier, gdzie pozostanie przy domyślnym imieniu sprawia, że jest na przykład ono udźwiękowione, ale... I Bref jako imię jest domyślne dla obu wersji postaci? Bref jakie? Chcę też, żebyśmy podali datę naszych urodzin. Będę na tyle ambitny, że podam swoją. Tak, dziwne. Zbiegiem okoliczności zbiega się z jej datą urodzin. A to i spać nam nie przeszkadzaj. Tak, jestem za tym, żeby jak najbardziej zaczynać. Mam tutaj drugiego Geralta. Tak, żeby nie było, że jeden Geralt to za mało. Śniła mi się mała dziewczynka. Kiedy ostatni raz to się źle skończyło? To nie tak, panie władzo. Tam padło nie tak. Pytanie, czy lepiej z walkoczkami, czy bez walkoczyków? Jasne, jako najemnicy musimy wstawiać rano. Zresztą do końca nie pamiętam jako tako voice actorów. Kto pod kogo podkłada głos? Wiem, że sporo głosów jak tako kojarzę. こんな時間にガキどもが揃ってなんのようだ。実は私たち盗賊団に追われているんです。どうか力を貸していただけませんか。盗賊だと？ええ、野営中に襲撃されたのです。
うまいこと仲間と分断されて多勢に無勢、金どころか命まで取られるところでしたよ。その割には随分とのんきな。ん？その制服。村の外に人影。かなりの大所帯だ。来やがったか。たく。ガキどもは。ただばなプログラムウェイドボットしなんざかしゃくや、あら。おい、行くぞ。用意はいいな。Jeszcze sobie wiem, bandyci to idealny sposób, żeby zaznajomić się z systemem walki. O, no. Cześć, moi kicie. To wcale nie jest tak, że mamy jakieś zdecydowanie za dużo zapisów. Więc zapiszemy sobie gdzieś w środku. Przy okazji śmieszna rzecz. To, gdzie jest nasza postać, zależy od czujnika ruchu w kontrolerze. Więc możemy kadać na pasku ładowania, biegać naszej postaci. I z tego co pamiętam, da się też skakać i robić pozy. No, mamy tu grupkę bandytów i naszych tymczasowych sojuszników. No i taki standardowy tutorial. Na początku musimy podejść do przeciwnika. Jeżeli zaznaczymy naszą jednostkę, to mam pokazany zasięg ruchu. Na czerwono jest, powiedzmy, taki maksymalny zasięg ataku, jaki mamy. Jaki poziom trudności? Ganohardzie. Na Maddeninga się nie pisze. Mimo wszystko. Jak podejdziemy, to możemy wybrać atak. Albo kombatarscy. Zależy jak wolimy. Kombatars zabije go na hitanie. Czemu nie? Ja nie każdy atak używa punkty wytrzymałości broni, której wykorzystujemy do ataku. Jeżeli broń się zepsuje, to jej celność i siła będą znacznie mniejsze. Przy czym zwykłe ataki, z tego co pamiętam, zużywały jeden na każdy cios, który prowadzają, a kombaters więcej w zależności od danego kombatertu. Maddening tu wiem. Próbowałem grać na Maddeningu i mam złe wspomnienia, że się tak delikatnie wyrażę. Jak chce się skończyć nasza tura, to przechodzimy do tury przeciwnika. Ważnym przyciskiem jest ZL na Switchu, chciałem powiedzieć L2. Pokazuje to nam mniej więcej zasięg, który mają wszyscy nasi wrogowie. Czyli jeżeli nie będziemy podchodzić do tych pól, które są na ten kolor różowy, to nic nam się nie stanie. Oczywiście pomijając jakieś rzeczy typu nagle znikąd pojawiające się posiłki i tego typu rzeczy. Generalnie mamy, oprócz naszej głównej postaci, obecnie trzy dodatkowe. Jedną, która posługuje się typorami, jedną, która posługuje się włócznią, jedną, która posługuje się łukiem. No teraz nasza protagonistka korzysta z miecza i są to cztery główne typy broni tak naprawdę w Fire Emblemie. Przy czym, o ile w starszych Fire Emblemach, to z tego co pamiętam działało tak, że typy broni zwalczały się nawzajem, tak tutaj od tego są specjalne umiejętności. Czyli nie ma takiego papier, kamień, nożyce, jak kiedyś bywało, tak? Tak naprawdę, żeby coś takiego wystąpiło, to trzeba rzeczywiście samemu przypisać te umiejętności. I wtedy możemy dopiero myśleć o zwalczaniu jednej broni drugą bronią. Podejdziemy tak, żeby nie mogli nas atakować. Zobaczymy, czy podejdą dalej. Chyba nie. Jeżeli nie będą podchodzić, dopóki my nie podejdziemy, to na razie najlepiej będzie schować się w krzakę. W tych wielkich krzakach, które zostały tutaj ambitnie nazwane lasem, mamy trochę obrony. Dokładnie 30% więcej szans na uniknięcie i modyfikator posiadają do obrony, więc
Jeżeli mamy wybór albo stać na otwartym polu, albo w krzakach, to zdecydowanie krzaki są znacznie lepszą opcją. Jak dać, jeżeli nie będziemy stać w krzakach zwanych dalej lasem, to będą nas odkrywać w pierwszej kolejności. Niestety obrażeń raczej nie da się uniknąć. Możemy je oczywiście ograniczyć, tak? Też ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, że przeciwnicy teoretycznie mają pokazane, kogo zaatakują. Tak, już to robiłem. Mają takie czołki, które pokazują, kogo będą atakować, prawda? Tylko kwestia jest tego typu, że może być tak, że na przykład taki tutaj Edelgard jest zablokowana od lewej strony skałą, a od prawej strony przejście jest zablokowane przez Bylef. Więc wtedy to, że pokazuje, że wszyscy trzej by zaatakowali Edelgard, tak jak wyglądało to przy Nitu, że no siło rzecz nie może się wydarzyć i przez to nasz plan może być nieco mniej aktualny. No ale dobra. Jaki mamy plan teraz? Zabijemy jednego złodzieja. Mogłem to lepiej rozwiązać. Cześć, Cyru. Mogłem to zdecydowanie lepiej rozwiązać. A z drugiej strony mogę też po prostu strzelić go z dodatkowej kredki. Generalnie łuki mają zasięg domyślnie dwóch kratek, tak? Żeby miały większy zasięg, trzeba albo znaleźć odpowiedni łuk, albo zdobyć do tego odpowiednie umiejętności. Takie jak Kershot, który ma dodatkową kratkę zasięgu. Zaatakujmy tego. Oby trafi. Jej! To jest dokładnie to, czego się spodziewałem. To teraz ty proszę, traf. I będę napadał szczęśliwy. Ha, doskonale! Zaczyna się świetnie! Łuki mają to do siebie, że osoba korzystająca z łuku nie może kontratakować, jeżeli przeciwnik atakuje wręcz. Wiem za to, kto już nie będzie atakował do końca całej walki. Tak, dla własnego bezpieczeństwa. Wiecie, takie nie żebym szkalował, ale... Edel, za każdym razem, kiedy gra daje mi do wyboru atak słabszy, ale celniejszy, albo silniejszy, ale mniej celny, to wybieram to pierwsze. I Edelgard jest tego wręcz przeciwieństwem. Jeżeli zaatakuję przeciwnika, który jest też w zasięgu innego sojusznika, to będzie wykonany linked attack. Mam wtedy większą szansę na trafienie i uniknięcie. I będzie to wzmacniać więzi między naszymi jednostkami. A na razie co najważniejsze. Wbijamy poziomy dla protagonistki. W sumie mógłbym ją wyleczyć, macie rację. Całe 10 HP. Nie żeby potki były jakoś specjalnie użyteczne na początku, ale... Zawsze coś. Oni chyba do nas będą podchodzić? Będą. Złota zasada jest jedna bardzo ważna. Nie chcemy, żeby nasi sojusznicy AI zdobywali jakiekolwiek kile. To jest moim zdaniem ważne, bo tracimy w ten sposób cennego expa, którego moglibyśmy przeznaczyć na własne postaci. Cześć, Kylie. A Dimitri będzie stał tutaj. Powinien być bezpieczny. Chyba, że wejdą losowe kryty przez lasek, ale wtedy to zacznę bardzo się martwić o usługę.
Zaczyna się dobrze. Jedna trzecia mniej więcej szansy na to, że to tak się potoczy. Włączyłeś możliwość edytowania swojego kanału. Jest niezerowa szansa. Joy. Na szczęście mamy zapis już przed. Pomyślcie z tej strony, gdyby to był Madeling, to poszłoby to jeszcze gorzej. Znaczy, nie ukrywam, że to było trochę pechowe, bo każdy z tych ataków miał 50% szans na trafienie, tak? Więc szansa, że wszystkie trzy wejdą, to plus minus 1/8. Skipniemy sobie trochę rzeczy. W sumie mogę ostatnio tak zrobić, nawet byłoby lepiej. Niestety, tutoriale, pomimo że już widzieliśmy, musimy przejść jeszcze raz. Ta pierwsza faza walki tak naprawdę nie stanowi jakiegoś super wyzwania, więc kwestia jest powtórzenia i dosyć, tak? PMBM ma rozpuścić generator MG. Co masz na myśli? Bo nie jestem pewien, o czym mówisz w tej chwili. Oczywiście poza tym, jak są na przykład generowane statystyki, tak? Bo o tym osobiście wiem jako tako, ale... raczej nie o to ci chodzi, zgaduję. Tym razem mam wrażenie, że walka poszła nieco lepiej. Bo i Edelgard ma więcej HP i Dimitri praktycznie nie stracił. Dobra. Zróbmy to... tak. Zabiła, tym razem. Widzicie, jak chcą, to potrafią. Czy. Dobra, w innej kolejności. Ty dobijesz jego. I ty dobijesz jego. No tak, czyli chcesz mi mówić, że miałem jeszcze mniej... jeszcze większego pecha niż myślałem, że mam. To chcesz mi właśnie powiedzieć. Bo każdy z nich miał szansę na trafienie poniżej 50%. Dobra. Jeszcze raz. Tym razem zaczekamy, aż oni podejdą. Geralt, nie zabije! Okej, nie zabije. Miał 1% szans na to, że zabije. Chociaż wszyscy wiemy, jak wyglądają moje szanse na RNG i w ogóle. Dobra. Dobra, co mogę tu zrobić sensownego? Weź go topi. Zaatakuj jego. On zaatakuje byle, nas ma trochę wywalone. Chyba, że teraz na Dimitriego rzuci, ale na to też będę miał wywalone. Będzie tylko byle. Edelgard nie stoi, nic nie robi. Nie
Byliśmy drugi poziom. Generalnie to, ile dostaniemy punktów statystyki, jest generowane w dużej mierze losowo. Na zasadzie, że każda postać ma ileś procent szansy na to, że wejdzie punkt do danej statystyki przy poziomie, prawda? Przy czym to, ile to jest procent, może się wahać w naprawdę dużym zakresie. To może być dla niektórych postaci jakieś 10%, może być 80%, zależnie od statystyki, tak naprawdę. Dobra, dostaliśmy żelazny topór. Nasz martwy przeciwnik bardzo szybko się podniósł. Natomiast bardzo intensywnie stwierdziliśmy, że poświęcimy swoje własne życie w obronie Edelgard. Po czym trafiliśmy do pustki. Ale ja ratowałem ludzi. Onesi gotoki niwa, ono ga inoci no makoto no neuchi nazo wakaranu jaro? Mattaku. Washi ga onesi o michimite yaraneba, na? Washi no na wa Sotis. Hajimari no mono to yobarete oru. Poznajemy właśnie z imienia, bądź też z tytułu, jak wolimy, Sotis. Naszą małą zieloną włosą Loli. Sotis. Sotis. Tashika ni washi wa Sotis ja. Sore ni hajimari no mono ka. Ittai dare ni so yobarete otta no? I zaraz będzie takie, nieważne. Nani? Washi wa imamade namae sura omoidase nanda no ja. Taka mała już amnezyma, ja nie wiem. Czyli co, musimy częściej dostawać to podkiem w plecy? No dobra. Tak? Śmieszna ta persona 6. No w sumie już niedługo szalinki będą. Nie jestem dzieckiem. Powiedziała. To chyba dobrze, że próbuje ratować innych, prawda? Zatrzymałaś czas. Dio, czy to ty? Nie wiem, jak to zrobiłaś, ale ważne, że zrobiłaś. Za nic teraz. Wtatabi toki o umokaseba. Anono wa onushi no se ni migoto ni suikomare. Sinu jarou na. Okej, czyli odwykamy nieuniknione. Doskonale. Atarimae ja! Onushi no se de washi made kono you na me ni. Ittai dou sureba yoi no ka no? Loli babcia? W sumie. Istnieje nie zawa szansa, że to by się zgadzało. A co gdyśmy po stosów na jej czas? Soko. No i to trzeba związanie. Przecież jak możesz zatrzymywać czas, to możesz też go cofnąć, prawda? Prawda? Widzicie? Proste! To może tym razem, jak powalimy tego bandytę, to ukrócimy go o głowę. Czy nie sądzicie, że to świetny pomysł?
A spokojnie. Wymaga ode mnie za dużo. I don't think so, Bob. Nie mogłaś tak od razu! Jeżeli była w stanie to zrobić wcześniej, to czemu nie zrobiła tego za pierwszym razem? Nie, nie przejmuj się, Geralt. Seirasu Kishiran! Tadaima maita! Seto obiakas tozoku domo! Kakugo se! A my już się zajęliśmy całą robotą. Trochę za późno, panie Aloyzy. Sate, kyuchou tachi mo buji no you da na. To, sochira wa? Nikt ważny. Otto, mendou na yatsu ga kishimatta. Pierwsza misja ukończona, 6 tur. Nie jest tak źle. Z tego co pamiętam, nie ma jakiegoś specjalnego bonusu za to, że ukończymy misję w ileś tur, mniej lub więcej. Proszę nie pytać o te 150 godzin na liczniku. Jeżeli Geralt Danczo, nie ma nic! I dlatego nie chcieliśmy się z nim spotkać. Dzisiaj, a na to mi jude, Alois deszło! Danczo, a to ze i na knotę chroni żunem! Zutto ich te i to sinji te orimaszta! Właśnie, ja też to osobiście słyszę i zastanawiam się, czy... Czy to jest jakoś bardzo mocno przeszkadzające, bo mógłbym spróbować pogrzebać, czy da się coś z tym zrobić. Oya? Możeście sochira no wakamono wa danchou no okosan desu ka? Takie delikatne, powiedzmy, brzęczenie. Nie wiem, jak to lepiej określić. Bo to nie jest jakiś taki, nie wiem, straszny szum, trzask czy coś. Takie bardzo delikatne. Mógłbym na pewno spróbować pogrzebać w ustawieniach. To nie wiem, czy to mi cokolwiek da. Proszę nie bić. Analog audio gain. To chyba nie jest coś, co chcę. Academy Audio. Właśnie nie widzę za bardzo, żeby było dużo ustawień dźwiękowych. To jest najgorsze. Też nie kojarzę z drugiej strony, żeby... Tak, gra jako taką miała z tym problemem normalnie. Jest to mnie też dziwi, ale co ja mogę? Z tym jest tak skompensowane, że nikt nie słyszę. Może i tak. Tak, jestem jego córką. Nie ma co wkręcać. Czasem możemy być szczerzy, a tylko czasem. Nie mamy nic z tego do powiedzenia, prawda? Najgłębsze wyschnięcie, jakie słyszałem od dawna. Kano Seirasu Kishiran o aite ni nige dasaru nante. Sasuga no ore mo omotte ne yo. Seirasu Kishiran ka. Tashika ni ude ga tatsu mono domo no yo ja no. Są tak utalentowani, że przychodzą zawsze po czasie. Doskonale! Przy okazji, jakby się ktoś pytał, to tak, protagonistka
Albo protagonista Trzech Domów jest jedną z tych klasycznych niemych postaci, które mają tylko z góry przydzielone w odpowiedzi na jakieś pytania. あなたは傭兵なのよね。しかもあなたの父はセイロス騎士団の元団長、歴代最強の騎士と謳われる怪人ジェラルト。 Nie wiedziałam, że on jest kimś słabym? そんなことがあるの? なにか言えない事情があるそうね。一緒に大修道院に来るんだろ?道中いろいろ話を聞かせてくれ。ああ、俺たちは大修道院に併設されてる士官学校の生徒なんだよ。課外活動中の道中に、ひどい目にあったってわけさ。あなたが巻き込み逃げ出すからじゃないの。そうだった、そうだった。聞いてくれよ、あんた。 こっそり俺だけずらかろうとしたところへ。シェスコ・ビシオ・ダオブで見たた2か7匹じちゃく。盗賊は揃いも揃って俺たちを追いかけてきちまった。とんだ笑い話さ。クロード、お前はそんなことを考えて。皆のために囮になったものと思っていたが。そうに決まってるでしょ。言葉の表しか見ないようじゃ、メイ君にはなれないわよ。言葉の裏ばかり読んで猜疑心にまみれても。 メイ君にはなれない気がするが。おっと、帝王学の議論か?二人ともさすがだな。しかし、猜疑心の。まだまだ純粋なヒナみたいな応酬だぞ。バルズドライコットだよ。口が減らないわね、あなたは。まあいい。それより今はお前のことだ。 Nie straciłem żadnej konsoli. Nigdy nie miałem żadnego topora w plecach. Nie przejmuj się tym. Imperium? W moim japońskim RPG-u? Kiedy ostatnio coś się źle skończyło? Ma te Edelgardo. Sore nara ore mo hanashi ga aru. Ima Fargus Shinsei Wokoku wa omae no you ni yushuu na mono o hitsuyou to shiteiru. Zehi ore to tomo ni wokoku he. そこまでだ。まったく、二人とも手が早いな。会ったその日に口説くなんてさ。俺は大修道院にいるから。やだ、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 
ciężki wybór. Imperium znane ze swojej starożytnej historii, królestwo znane ze szlachetnych rycerzy, albo przymierze, na które składają się głównie wszelkiego rodzaju szlachcice. Dylematy, dylematy. Znane też jako skurwysyni, idioci i memy. Ciężki wybór. Czy chcesz być skurwysynów, idiotów czy memy? Odpowiedział zawsze, są memy. Będę obrażał ukaranego dzika. Jare, jare. Awatadashii no, mattaku. Jaga, ano kołapa domo. Sansha, sanyo, yo no. Uśmiecha się, ale tak nie do końca szczerze. Każda z tych osób jest na swój sposób specyficzna. Właśnie to ona mi takie żona. Powiedział, że... To proszę chwilę powiedziałem. Wynika w dużej mierze ze spoilerów, więc na razie nie będę się jakoś specjalnie nad tym rozwodził. Edeltalt.
wyjściu nie zdążyłem powiedzieć, goddammit. Hakuun no shou, taiju no setsu, mitsu no gakkyu. Trzy domy, a ścieżek jest cztery. What do? Oguma Sanmyaku kara fukiorosu tsumetai kaze ga yowamaru to. Fodora no daichi wa. Na początku każdego miesiąca mamy takie wprowadzające scenki rodzajowe, że tak to mówimy. Yagate sono midori ga taiju e to naru you ni. Hitobito wa mizukara no sei ga minori ooki mono to naru no o inotte nenshi o iwau no de aru. Najgorsze jest to, że teraz, jak się nad tym zastanawiam, to nie jestem pewien, czy niektóre opcje, które będę miał dostępne, nie będą spoilerami, ale to zobaczymy. Mam teraz takie wprowadzenie fabularne. Mamy trzy główne siły na kontynencie. Na południu Imperium Bazystiańskie. Na północy, które jest Święte Królestwo Fargus. I na wschodzie przymierze Lester. Właśnie pytałem wcześniej, to ludzie mówili, że gra jest w porządku, albo nawet za cicho. Jeżeli chcecie, to mogę grę ściszyć jako taką. Ale tylko to najpierw przeleci filmik. Dewa, Shudoin wa hajimete ka. Yokereba ato de annai shio. Kono Fodora no shukuzu no youna basho sa. Ironna imi de ne. Mou sugu iya demo me ni hairu wa. Oto i monaster Garek Mark, do którego zmierzamy. Wyglądający bardziej jak twierdza prawie, że. Jak zapewne można się domyślić po nazwie monaster, jest on... przynajmniej w jakimś tam stopniu powiązany z religią. I z fabułą. Tak, fabułą. Też Rek wygląda dość podobnie do postaci, którą już wcześniej widzieliśmy. Nie zdążę, goddammit. Czemu loadingi są tak szybkie? Chciałem pobiegać! I tak wiem, że narzekanie na to, że loadingi są za szybkie, to nie jest dobry powód. Byłeś już tu, tatusiu? O, umaj nie itta koto wa nakatta ga. Ore wa mukashi koko de kishi toshite hataraite ita. Daishikyo Rea sama no shita de na. Kim jest? Umaj mo shitte no tori, kono Fodora no juunin no taihan wa Seiros kyo no keiken na shinto da. Sonna baka dekai kyoudan no saikou shidousha ga Daishikyo de aru Rea sama tte wake yo. Generalnie większość naszego kontentu wierzy w Seiros. A kapłanko Seiros jest właśnie Rea. あ、どうも。久しいですね、ジェラルト。こうして再び開港できたのも主のおぼし召しでしょうか。長きにわたる恩心不通、お詫びします。あれから俺もいろいろありましてね。そして その子が生まれた。あなたの子供なのでしょ。ええ。なんて言うかな、ポドミ、スタンビジャーは。母親は病で死んじまいましたがね。そうですか。活躍はアロイスから聞いています。
あなたの名は確か。Czy mogę nie mówić swojego imienia? Mogę. Ale nie będę taki. So, joj namaj desu ne. Shikan gakkou no seito tachi o skutte kureta koto. Kokoro yori kansha shimasu. Za coś mi płacą. W końcu jestem najemnikiem. Gerardo, watakushi ga nani o iitai ka. Anata nara sude ni wakatte imasu. Tak mi się to nie podoba. Seirozu kishidan ni modore, desho? Ore wa kamaimasen.けどこいつはジェラルト、アロイスから聞いているはずです。私は一度下がりますが、このあと彼らから話があるでしょう。しっかりと耳を傾けておいてください。それではまた明日に。OK, czyli chyba spokoju nie będziemy mieli. Dokładnie to, czego oczekiwałem. やれやれ。またセイロス騎士団に戻ることになっちまった。やのセイロスはこれは最初のミスだな。お前もしばらくはここで働いてくれるか。マントペサワシ。ねえ。え、ナイミチか。いや、それが教師としてだそうだ。マントペサワシ。この周辺に士官学校が併設されてる話は、さっきのガキどもから聞いたよな。で、ちょうど学級担任の教師が一人欠けちまったとかで、アロイスの野郎、レア様にお前のことを説明したらしい。こんにちは。あなたが新任の先生？渋くてなかなかイケてるじゃない。ああ、いや、俺じゃねえんだ。そこや？あとは適当にやってくれ。じゃあな。レア様には気をつけろよ。Aloyzy wszystko psuje. Zawsze. Znaczy... Manuela myślała, że chodzi o... tego... o... Geralta. A nie o nas. Wangahaiはハンネマン。紋章学者であり、この士官学校の教師でもある。君は紋章を宿しているかね？一度我が輩の部屋に来て調べたまえ。私はマヌエラ、教師兼医師兼歌姫よ。よろしくね。ここに来る前はね、歌劇団にいたの。聞いたことないかしら、ミッテルフランク歌劇団の歌劇団。ウィアザオペル przyszła。不必要な長話は後にしたまえ、マヌエラ君。さて。君も一つ学級を受け持つことになるわけだが、まだどんな学級があるのか紹介さえされていない。Znaczy, no, ja już mówiłem. Atakushi から説明させてもらおうかしら。Jest Imperium Skozwieli, które jest idiotów i przymierze memów. 出身国ごとに所属が分かれているの。まずはアドラークラスね。アドラステア帝国出身の子たちがいて、Imperium jest dom czarnych chorób。なんと次期皇帝と噂される公女のエーデンガルトよ。次にルーベンクラス。ブドウニベスキーフォフソルジェスクラスファ。今年の球場は王子のディミツィ。彼もファーガスの次の王になるだろう。最後に。A w złotych jeleniach są studenci z sojuszu, przymierza, jak to tak zwał. I przewodzi im Claude, który jest wnukiem obecnego przywódcy. Dobra, jeśli nieźle, to im trzeba przyznać. Ona to powiedziała, wiecie dokąd to się sprowadza? Wangahai no heya ni mo tachi yotte kureta mae. So so. Anata ga kyoushi ni naru koto wa kyūchō igai ni wa mada tsutaetei nai kara. Seito tachi to hanashi o shite mitara ii wa. Kuse no aru ko ga ooi keredo ii ko tachi yo. Kuwashii hanashi wa ashita Rea sama kara aru hazu da kara. Sore ja matta ne. Rea. Kangae o aratameru ki wa nai ka?あんな若者を士官学校に行くお回せお回せレア、プシャムシト。いいえ、もう決めたことです。レア。それに、心配しないでください、セテス。あの者は、ジェラルトの子供なのですから。じゃあもう、普通、レタクファロー・ジェラルタ。ジェラルトとやらも、
信用できない。21年前の大火の折に。Widzicie? Ktoś, kto mówi z sensem. 今はフレンもいるのだ。不安の種を増やすのは控えてもらいたい。セテス、彼らは大丈夫です。Ja to podobnie masz rację, Xon. シャミアから報告があった不審者の件が気になります。教会に悪意を持つ者がこのガルグマクに出入りしているのなら捨ておけません。ああ、その件もあったな。引き続き調査を進めさせよう、レア。今は君の言葉を信じる。God damn it, nie przekonał. Będziemy musieli się bawić po wstudę. Wszystkie japońskie głosy brzmią tak samo. Jak się człowiek przyzwyczai. I hop, hop, hyc. Możemy sobie wreszcie poskakać. Jej! Wiii! Znaczy, wiesz, Duch, Rozwal i Dio mają tego samego voice actora. Więc w sumie to by się zgadzało. Jak to było? Tak a propos tego, że wszyscy brzmią mi tak samo? Mamy pokrótce rzut oka na postaci z każdego domu. Ale mamy teraz bardzo szybki tutorial odnośnie przemieszczania się. Z ważnych rzeczy, o których muszę pamiętać, jest to, że pod R1 jest mapka. Co jeszcze ważnego? Prawy analogiem się obracamy. Jest to nie, że pamiętam, że pod którymś przyciskiem było robienie czegoś jeszcze z mapą, ale nie pamiętam. I wcinamy R1, czy tam R-kę po prostu, ewidentnie. To możemy sobie wziąć taką mapę, która nam pokazuje, gdzie są jakieś postaci, z którymi możemy porozmawiać. Pod X mamy menu, w którym możemy sobie przejrzeć rzeczy. Jest coś ważnego, co muszę zmienić. Chyba co chcesz teraz? Tak, już mi to powiedziano niestety. Innymi słowy, naszym obecnym celem jest pogadanie z każdym. Każdym. Znaczy, ogólnie pogadać musimy tylko z przywódcami domów. Ale jestem z tych ludzi, którzy gadają z każdym jak leci. O czemu by nie? A już na pewno z tymi postaciami, które mają nad sobą dymki.
Odrobinę. Dzięki, Aloyzy. To chyba się tylko się do roboty, jeżeli zwykli bandyci go wywiali. No niby bym mógł. Czy ja mogę tędy wyjść? Nie, nie mogę. Muszę zejść na pierwsze piętro. Bla bla, minimapa. Możemy ją przybliżać albo oddalać. Ja zawsze biegam mniej więcej na taki, żeby widzieć mniej więcej rzeczy tak naprawdę. Za pierwszym razem, kiedy wejdziemy do jakiejś strefy monasteru, to dostajemy taki pogląd na to, jak on wygląda mniej więcej. Rozwala? O nie. Wiesz, Edel, jedno nie wyklucza drugiego. Generalnie mamy teraz możliwość, żeby usłyszeć od Edelgard o każdym członku jej domu. Konkretnie. Z nią samo na czele. Mamy taki pogląd na statystyki, umiejętności, silne, słabe strony, plus parę słów od niej o osobowościach. One jak domy w Hogwarcie są nie do końca. W Hogwarcie, powiedzmy, ludzie byli przydzielani na podstawie tiary przydziału, tak? Czyli człowiek to teoretycznie ich przydziela według jakichś tam cech osobowości i tak dalej. Tutaj to jest bardziej przydział taki, skąd pochodzisz? Czyli dom Edelgard to są głównie członkowie Imperium, dom Dimitriego to głównie członkowie Królestwa i tak dalej. Oczywiście absolutnie nic nie wyklucza tego, że członkowie Królestwa byli w domie w Imperium, tak? Halo? Kare wa watashi no jūsha de Vestorakou no chakushi. Osanai koro kara zutto watashi ni tsukaete iru no. Ja nie zdecydowałem, większość postaci tutaj będzie jak krótkimi szlachcicami i będzie to powtarzane dość regularnie. Najgorzej przychodzi taki Ferdynand i wal ze mną! Tu, teraz, wal ze mną! A, wal ze mną! Nie zapomnijcie, że nazywa się Ferdynand von Egil. Jeżeli zapomnicie, to on wam o tym przypomni, spokojnie. Cześć, Sevalian, skoro o Sevalian TV. Inhard jest bardzo leniwy. Z tym się muszę zgodzić. Mój duchowy zwierzak, czy jakoś tak? Palący się do każdej bójki w okolicy Kaspar. Cześć, Kaspar. Co robimy? Obecnie poznajemy członków każdego domu. Bernie. Tylko czekam, aż założę rękawiczki i usiądzie. Bernadette ma bardzo dużą tendencję do siedzenia w swoim pokoju i nie wychodzenia z niego. Adora klasy wa hoka no gakkyu ni krabete heimin no kazu ga skunai no.
彼女はその中でも異例の人だ。何しろ、テートで人気の歌劇団が誇る歌姫。だって、あと、私の知らない人たちが、私も知らないわ。私も知らないわ。私も知W sensie, że Kaspar? Nie, no Kaspar jest dużo przyjemniejszy w ubyciu, to na pewno. Hodora no nishinoumi ni ukabu Brigitte Shoto. Sono o no magomusune yo. Mam też kolejną księżniczkę. Brigitte wa teikoku ni juzoku shite ite. Sono en de kanojo wa ryugaku ni kite iru no. Benkyō nessin na hito yo. No i dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o członków czerwonych orłów. Tak, czerwonych orłów, czarnych orłów. Z Czerwonego Imperium. Chcesz mam tego informować? To bardzo ważna funkcja. Musisz pilnować, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Żeby wszyscy mieli na twarzy egao tak zwane. Dobra. Następna grupka będzie gdzieś tutaj. ここヒルシュクラッセはレスター諸侯同盟領出身の生徒が在籍する学級だ。宮長は名手リーガン家の嫡子クロード。他にも有力貴族の子息が集まっている。ドムベチェクデチキバダジェイスカスパス、それ。No to pobierz i w ten sposób to ogarnij。Możemy z każdym członkiem dom pogadać z osobna. Kondo, kocha demo iścio ni ikaga kana? Boku wa Lorenz Hermann Grostal. Ej, spójrzcie, to ketchup. Helmans. Helmans we własnej osobie. Jedna z dwóch najbardziej irytujących postaci na początku gry. A to jedna z najbardziej OP postaci w całej grze. Nie, nie mam na myśli ciebie, Ignacy. Boku wa イグナーツ・ビクターです。親は同盟領で商売をしています。私はリシティア・フォン・コーデリア。お見知りおきくださいね。ちゃんもやポインスキー・ヴェスイトイス・コーデリア、フォン・ゲスキー・オーデリア、ニアン・ジオネゴ・ポインチャ。あ、ニベンダシェスティン・クーチュン。トゥタイソエス・エズ・キ・ストデンチ。トゥタイマメ。もしかして、ヒル・デイ・マディアン。今、あなたの噂で持ちきりですよ。キルダ・バレンティン・ゴネリルです。で、こっちの子がマリアンヌ・フォン・エドマンド。まあ、したいね。キルダ・ゾメントソ。もしかして、キルダ・ゾメントソ。ボタン、ボーフェダシに通過しとか。お願いしますね。あ、アンギエスカ・ヴェスエイ・ズ・チャイニー・ポミア。で、バスキン・シュリン・ポガダン。ズ・バミ。あんた、客人か？食堂を探してんならあっちだぞ。Człowiek wielki po studiu i wielkiego serca. Gerard to ściągnął kodomo na daro. Leoni Pinetti. Ściągnął ci bandyczka. Iloni. Leoni. Leoni. Rafael Kirstenda. Ech, Leoni. Anto, kiekiego. Dorynondo? A, no się nie przejmuj, spokojnie. Anta, kiosz to ściągnął, a to warerunda, te? Zwyczaj to udeo kawareta mondana. じゃあ改めて自己紹介しておくか。俺はクロード・フォン・リーガンだ。実家はレスター諸侯同盟の名手だが、まあそんなことは気にしなくていいさ。担当学級はまだ決まってないのか？俺らんとこは他より気楽でいいと思うぜ。ヒルシュクラッセの連中にはもう会えたよな。Już nie gadałem, ale w sensie usłyszę co ty o nich sądzisz. Znaczy...Może nie tyle, że charakter Roni, tylko bardziej zachowanie w pewnym momencie. Ore ni kiomi ga aru no ka? Kigu da na. Ore mo anta ni kiomi ga aru nda. Ma, kore kara saitei 1 nen wa issho ni sugosu shi, sukoshi zutsu shoutai wo. Spoiler! Claude jest najbardziej OP z całej trójki.Z pewnych niewyjaśnionych przyczyn. Niewyjaśnionych przyczyn.
とはいえ根は真面目と言えなくもなくは、いつも貴族の責務がどうたらと言ってるよ。Lorenz bardzo świetnie dogadałby się z Ferdinandem odnośnie tego, że o, ho, 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 szlachta i w ogóle. A i co, szonin no mysko nanda ga, ryoshin o jiko de nakushimatte, iroiro taihen na shi, honnin wa itatte genki da kedo na. Meshi o kuu koto to karada o kitaeru koto shika kangaete nai to omou ze. Na jego miejscu bardzo bym się bał tu, koszulę. Ona się ledwo trzyma. Taśka Shouka no jinanbō datta kana, aitsu wa. Ani ga ato o tsugu kara jibun wa kishi ni naru to sa. Ma, honshin kara kishi ni naritai you ni wa mienai kedo na. Douse oya no ikou daro. Złota zasada, jeżeli ktoś coś mówi, to nie jest spoiler. Jeżeli ktoś coś mówi w grze, to nie jest spoiler. リシテアはコーデリア博の娘で、多分今年の生徒の中じゃ最年少だろうな。あたまにもそうだぞ。子供扱いすると怒るから注意しろよ。俺はあえて子供扱いするが。面白いだろ。Jak wszyscy wiemy, do czynienia się to najlepsza rzecz. マリアンヌはエドマンド辺境博の娘ってくらいしか知らないんだよな。あいつ他の生徒と関わりたがらないから、声すら聞いたことないやつも多いだろうぜ。ヒルダはコネリル校の一人娘でね、だいぶ親父と兄さんに甘やかされて育ったらしい。あれほど怠惰って言葉が似合うやつもいない。まあ貴族のお嬢様なんてそんなもんかもな。To jedna z moich ulubionych definicji bycia leniwym. Jestem tak leniwy, że nawet nie chce mi się o tym mówić. Leonie wa yōhei ni naritakute ryūgaku shitan da. Chichiya wa ryōshi o yatteru tte itteta kana. Saba-saba shiteru ga kechi-kechi mo shiteru. Mura ni shakkin ga aru toka de setsuyaku o shumi ni shiteru nda. No i dobra. Ze złotych jeleni to będzie tyle. Tutaj widzę, że Dimitri będzie. Pomieliśmy go dwojem zaznaczonego. Chodzenie po pokoju z latarką na nas, jak twoje włączy światło. Biorę telefon, zapalam sobie latarkę w telefonie. Po co im światło? Nie rozumiem. Oto! Konna bijin ni hanashi kakerare ru nante. Kyou no ore wa un ga ii na. Nieustanny pozywasz Sylwan. Kore kara mo. Kirak ni hanashi kakete kure yo na. Fakt, że na długie marzoze wcale nie pomaga. Hajimemashite. Anata ga uwasa no? Boku wa Ashu. Yoroshiku onegai shimasu. Sore kara kochi ga Dimitri sama no jūsha no Dudu desu. Denka o sukutte kureta sou da na. Kansha no kotoba mo na. Jako służący sam go powinniśmy ratować. Nani ka areba chikara ni naru. Chyba nie posłuchał. Hanashi wa Dimitri Denka kara kikimashita. Fargus no tami no hitori toshite kansha shimasu. The dude. Ude ga tachi tomo kiite iru. Yatsu ga sou iu no nara tashika nano darou. Zehi uchimakashite mitai no nara. Omae to ken wo majieru hi wo tanoshimi ni shite iru. Felix. Anata wa mukashi kara nani ka areba sugu tatakau koto bakari. Ewidentnie musi. Watashi wa Ingrid desu. Kore kara douzo yoroshiku onegai shimasu. W sumie to jest zawsze jedna z tych kategorii spoilerów, które mnie bawią. Rzeczy, które są spoilerami, ale o których nikt nie wie, że są spoilerami, dopóki nie wie, że są spoilerami. Więc czasem zwrócenie uwagi na to, że coś jest spoilerem, jest większym spoilerem niż powiedzenie tego spoilera. Hashimete miru kao da wa. Arara. Anata daishu douin no kata kashira? Jest nie, że pewien, że podczas któryś z streamów tak bardzo intensywnie rzucałem rzeczy, które można było sobie po prostu rzucić. I które były czystymi spoilerami, ale dla osób, które nie wiedziały, że to są spoilerami, to równie dobrze mogłoby być takie śmieszkuje sobie. Kocchi wa watashi no shinyū no Mercedes no tomodachi no Anetto desu.
これからよろしくね。Dobra. Niebieskie lwy obleciane, to jeszcze tylko zahaczyć od Mitiego. Spokojnie, już większym jesteś. もう存在な口は聞けないな。改めてディミトリ・アレクサンドル・ブレーだったと言います。ファーガス神聖王国の王子ですが、ここではあくまで一人の王子です。異常ではありますが、ご指導よろしくお願いします。先生、そうだ、学級を見て回っているそうですね。ルーベンクラッセに気になるものはいましたか？あ、じゃあいいポイントだ。私ですか。すみません。難しいですね。自分のことを話すのは愉快な身の上話などもできませんし、まあそういう人間だと思ってもらえれば。まあ、ラチメンだね。な、ドルはダスカー地方の生まれで、4年前から私の従者を務めてくれています。寡黙ではありますが、話してみれば。On ma lekki no i senen da to wakaru hazu desu. Na memy z dzikim jeszcze przejdzie pora, spokojnie. Felix wa Furaldariu skou no chakushi desu. Skoshi bakari kuchi wa Felix jest tylko sundere. Przysięgam. Aitsu wa mukashi kara ude no tatsu mono ga suki de. Sensei mo ichido te awase shite mite wa dou desu? Jest Yashu. Kare wa Gaspar joushi de aru Donato kyou no youshi de.元は平民の出だと聞いています。気真面目な性格ですから、講義にも熱意を持って望んでくれるのではないでしょうか。最初に近づけば、あと、takie imię、powiedzmy, które pasuje do płci。ゴーティエ家の嫡子であるシルバンは、仲間思いで頼れる兄貴分です。ただ、昔から本当に女癖が悪くて、これでも一応、毎日のように言って聞かせているのですが。Nawet jego abijitka to dobrze obserwuje. Na zasadzie, że lepiej walczy, jeżeli ma obok siebie kobietę. Tak wiem, tak to się teraz nazywa. Kanojo wa motomoto teikoku kizoku no shushin da sou desu ga, uyo kyokusetsu o hete oukoku de kurashite ita toka, nonbiri shite iru you ni miemasu ga, mina ni yoku me o kubatte kureru yasashii josei desu. Jak widać, przenosiny z jednego kraju do drugiego też nie są kompletnie niemożliwe. Dominik Danshak no meigo de aru Anetto wa Mado Gakuin de yūshū na seiseki o osameta saien desu ne. Utalentowana czarodziejka. Desu ga skoshi nukete ite. Sakuban mo chūbō de bakuhatsu sawagi o okoshita toka. Widzicie, niektórzy jak coś złego ugotują, to po prostu coś źle smakuje. I nie, jak coś złego ugotują, to aż cała kuchnia wybucha. イングリッドはガラテア博の即女で、私やフェリックス、シルヴァンとは幼馴染です。貧困法制、真面目で勤勉、下手な騎士よりも騎士然とした女性だと私は思っています。はい、だめ、よろしくお願いします。あなたの働きに感謝します。Niebieskie lwy to tyle. Zabiliśmy kościka. A możemy jeszcze chwilę pozwiedzać.Choćby dlatego, że nie pogadaliśmy jeszcze z żadnym z czarnych orłów. Z żadnym z czarnych orłów. Ja jestem Hubert. Edelgard sama na dżusza odstąpię te orimas. Waga Arodzi o skutte kreta to kikimaśta. Kansza simasio. Otto. Kocira wa Brigitto Shoto jori teikoku eto manabini kiteiru. Petra to nodus. Nani o kakso. Kanojo wa Brigitto no hime. Fodora fuu ni eba.To dopiero bogactwo mieć dwie księżniczki w jednym domu. Peta, jako osoba z innego kraju, ma jeszcze wciąż problemy z językiem mówionym jako tako. Z tego co pamiętam, ona nie ma problemu z językiem pisanym jako tako, tylko dużo ciężej się komunikować. Mogło mi się zdarzyć. Cześć, Kaspar! じゃ、The Bouncing Heart。そりゃねえだろ。もう、あんたもここの生徒になるのか？俺たちの学級だといいな。Tak. Jestem tu uczennicą. W końcu. Na to wskazuje mój wiek. Minai kao ne, anata. Dou shite koko ni?
przybywam, aby was uczyć. Tak było. Kolejna gwiazda opery. Belni poza własnym pokojem to zaskakujący widok. Bernadetta. この人は我らが宮長の恩人らしい。 Ja wiem, tak go uratowałem. Ferdinando von Egil. Zaczyna się. Ferdinando von Egil. I teraz już chyba rzeczywiście ze wszystkimi pogadaliśmy, więc możemy sobie po prostu wrócić. No spoko ludzie, fajni są. Kimi ni wa shikan gakkou no san gakkyū no uchi hitotsu o ukemotte morau koto ni naru. Kimi no yōna sujō no wakaranu wakamono ni makaseru no wa hantai da ga daishikyō o tatte no kibou de ne. Adora klasse, Ruben klasse, soshite Hirusha klasse. Nie miałem do czynienia z angielskim dubbingiem tak naprawdę, więc ciężko mi to porównać. Jako nowi mamy wybór, do którego domu chcemy dołączyć, aby mu przewodniczyć. Do mnie dobrze mógłbym rzucić kościół albo rzucić ankietę. Jak się robiło ankiety na Twitchu? Nie chcę robić ankiety na Twitchu. Jako, że miałem ten bardzo niefortunny przypadek, że robiłem Czarny Orły jako pierwsze, kiedy przechodziłem jak tako. A potem wyszły patche, które dodawały do tej ścieżki content i mnie to strasznie irytuje. Co mi tam? Już momencik. Łapcie z całego pola, będzie fajnie. Jest to nie, że powiem, że musiałbym ankietę przez Mubota odpalić. Najgorsze jest to, że nieironicznie ta odpowiedź z papieżem jest też poprawną odpowiedzią. Znaczy, nie wdając się jakoś za bardzo w szczegóły fabularne, że tak to ujmę. To ścieżki niebieskich lwów i złotych jeleni są takie jednolite. A ścieżka czarnych orłów się rozdziela na te dwie różne. Przy czym w dodatku jako tako z tego co pamiętam, to ta druga ze ścieżek, które wychodzą z Czarnych Orłów, jest bardzo podobna do tej Złotych Jeleni. Różni się głównie tym, tak jakby z kim się sprzymierzamy, plus niektóre misje są nieco inne, ale to raczej pojedyncze misje, a tak to kampania. Jak to jest bardzo, bardzo podobne. Bo dam czas do 5 po. Żeby ludzie, którzy mogą chcieć zagłosować, zagłosowali. Widzę, że póki co wyniki bardzo mocno sugerują, że nie muszę się przejmować wyborem przez najbliższe 100 lat. Thank you.
wąpiesz. Nikt nie lubi dzika. To jedyne, co mogę powiedzieć. Sylwio, czemu? A cóż, to jest ten niewyłączony Facebook? Tylko czekam na jakiś trigger. Goddammit, zaraz puszczę tego Sopola jeszcze na Discorda. Nie no, zakładam, że ludzie, którzy chcą oglądać, już to sobie oglądają, więc... Niech inni się nie wypowiadają. Serio, czemu usuwasz te wiadomości? Ja rozumiem, że są rzeczy, które mogą trochę irytować, ale... A więc to tak się chcecie bawić. Dobra, zamykamy ankiety, papież dostał 6 głosów. No dobra, chcecie papieża, to będzie papież! Co ja mogę? Edelgarto ga kyūchō o tsutomeru Adora klasse desu ne. Ścieżka papieżowa odchodzi od ścieżki czarnych orłów, więc... Karera o shinshi ni michibite kureru koto o negaimasu. Czułbym się dużo bardziej komfortowo, gdybym robił to na NG+. Bo mógłbym bardzo szybko się pozbyć dwóch postaci. Ja wrzuciłem głosne jelenie. Ale to głównie dlatego, że lubię ścieżkę jelenie jako taką.士官学校の新任教師だ。ああ、士官学校の。初めまして、先生。私、瀬鉄の妹のフレンと申します。お見知りおきを。見て、一つ。フレンの話はさておき、本題に戻ろう。あらかじめ伝えておくが、近日現時点での生徒たちの実力を測るため、学級対抗の模擬戦を行う予定だ。同時に
君の能力も見定めさせてもらう。 OK。 大司教を失望させぬようにな。以上だ。Znaczy, no ja zakładałem, że ludzie, że specjalnie po to tłumaczyłem, że to jest rzeczywiście ścieżka. W najgorszym wypadku, w momencie, kiedy będzie rozdział, zrobię jeszcze raz głosowanie, czy na pewno to potwierdzacie. I tak, kiedy on to jest, ten sam głos. Dobra, no, Slinkert. Mogło być gorzej. ところでどうだろう先生、私たちは同年代と聞いた。今さらではあるが、学級の仲間のように話しかけても構わないだろうか。学級内では身分や年齢の差があっても、分け隔てなく接することを推奨する。Myślałem, że ludzie to potraktują jako normalny wybór, a nie jako mem. 先生の中に入ってもらえると嬉しいのだが。先生。腹太い、素敵です。よろしく願います。ん？ちょっとペトラちゃん、それを言うなら太っ腹でしょ？そうそう、やもう、女性に向かって腹が太いは禁句よ。もちろん、先生はすらりとして素敵だけど。申し訳ないです。言葉難しい、間違いある、あります。もちろん。Dobrze, księżniczko, będę traktował waszą wysokość tak jak każdego innego. O to chodzi, prawda? Tak, przyniesiemy kostki lodu i każdy próbuje je rozbić czołem. Uwierz mi, Bliki, mam tak samo za każdym razem, jak oglądam coś, co już znam jako tako. Co? Herbatka? Ja się zawsze piszę na herbatkę. そして帝国を代表するアドラークラッセの一員としての責務をだね。porządek. Wprowadzić nowy porządek świata. この騒ぎを鎮めるのが最初の仕事のようですね、先生。普段はもう少しだけまともだと思うから。Pytanie za 100 punktów. よろしく頼むわね、先生。Czy ja chcę być metową wise'ą, która wie doskonale, na czym polega wybór, którego za mnie dokonaliście? Czy nie? Nie, god damn it. Cały misterny plan, żeby wypierdzielić pizdu. możemy zwiedzać nowe miejsce. Dostaliśmy w kieszonkowe. Znaczy, metową w sensie bardziej na zasadzie, że wiem, co się dzieje w grze i na podstawie tego będę dokonywał wyborów. O tak powiem. Bardziej to drugie biegnie. Wagahai ga setsumei suru to shiyou. Sate, mazu wa monshou to wa nani ka de aru na. Monshou to wa chikara da. Tak, w bardzo dużym skrócie chodzi mi o to, że każdy dom ma tak jakby dwie postaci, których choćby skały srały, to nie da się ich przyłączyć do swojego domu, tak? I biorąc pod uwagę, że mamy cztery ścieżki, no to jak zapewne można się domyślić, w naszym obecnym domu też takie dwie postaci są.
I moim bardzo ambitnym, genialnym planem było mieć kompletnie wysrany na wystawianie ich w jakichkolwiek walkach, żeby nie dostawały expa. Ale chyba nie jestem aż taki zdesperowany. Obecnie Hanneman nam mówi o kwestach, które w dużej mierze stanowią taki, powiedzmy, symbol szlachectwa i jednocześnie symbol jakiejś tam mocy, którą mają ludzie tutaj. Musisz mnie dokładnie zbadać, Hanneman. I kwestie są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nie zawsze. Czasem się przekażą, czasem nie. Mnie strasznie irytuje to, że na tym Switch Online są Fire Emblemy, tylko że tylko w Japonii. Ja wiem, to jest tak zwany kres wybrańca. Aż nawet jeżeli bym miał VPN-a, to i tak ta gra wciąż by była po japońsku, więc to wiele nie zmieni. Bo języka aż na tyle dobrze nie znam. Okej, już wiem, wiem wszystko, co chciałem, wypierdalaj. Hanneman, 2000XX. Cały czas zapominam, że w E3 domy wyszły w 2019. On też się nie uspokoi. On wpadł w naukowy szał. Może go tak zostawimy? Mówi, że grałeś w Horse Emblem? Jak to dobrze, że teraz gram w Wyvern Emblem. W その節の予定表には、その節の大修道院での催しや 課題を行う日などが載っていますよ。しっかり予定表を確認し、いつ何を行うかを計画しながら務めに当たってくださいね。 No, nie dostajemy jako tako grafik na cały miesiąc, gdzie wiemy mniej więcej, co się będzie działo każdego dnia. Na szczęście na początku mamy bardzo, ale to bardzo szeroki wybór. Możemy eksplorować. Możemy też zmieniać nieco nasz wygląd. Powiedziałbym, że zmienię go, ale wiem doskonale, że jak wejdę w tę opcję, to polecą bardzo intensywne spoilery. Nie zrobię tego. Generalnie kwestie kosmetyczne są albo z DLC-ków, albo związane z progresem grze. Z tego, że ja już przeszedłem 2 czy 3 ścieżki, no to... well... nie ukrywam, że... może mieć to jakiś związek z tym, że część rzeczy może być spoilerowana. A taki są tak korci, żeby zmienić wygląd. Czekajcie, mam świetny pomysł. Mam świetny pomysł, na który nigdy wcześniej nie wpadł. Wy nic nie widzicie.
300 IQ. I know, right? Tylko jeszcze się upewnię co do jednej rzeczy. Teoretycznie mógłbym pozmieniać każdej postaci ubrania, ale chyba aż taki zdesperowany nie jestem. Czy kojarzę Bravely Default? Właśnie ostatnio zacząłem sobie przychodzić. Czy chcecie, żeby cały mój dom był przybrany za pokojówki? Odpowiedź A, tak. Odpowiedź B, tak. Najgorsze jest to, że ja nie żartuję i mogę to zrobić. Nie ma pielęgniarek, są tylko pokojówki. Jeżeli myślicie, że tego nie zrobię, to się mylicie. Także wracamy po krótkiej przerwie. Spójrzcie, jakie piękne. Cudowne, wspaniałe, niesamowite, genialne. I tylko byle wchodzi w innych ciuchach. Będzie fajnie. No, a ten już sobie myślał, że będzie Bóg wie co? M. MMM. Musiało mi się tylko wydawać, że coś się słyszałem. Delcykowe rzeczy. A szkoli ci, żeby zobaczyć, co w nich jest. Kiedy ostatnio to się źle skończyło? Ja wiem kiedy. Wtedy, kiedy chciałem mieć jakiekolwiek normalne przejście. Właśnie to wiecie, co mogę zobaczyć, co to jest, ale z tego nie korzystaj zawsze. Jak już mówiłem, mogę tego po prostu nie brać. W dużym skrócie, te rzeczy, które tutaj dostajemy, to permanentne buffy dla naszej postaci. Przy czym musiałbym się przyjrzeć dokładnie co one robią. HP o 7, movement o 2, siła o 3 i speed o 3. Z góry mówię. To jest absolutnie najbardziej przegięte ze wszystkich rzeczy, które tutaj są. Bo sposobów na zwiększanie movementu w grze generalnie albo jest mało, albo nie ma wcale, tak? Więc rzeczy, które zwiększają movement, sprawiają, że część map z trudnych staje się banalna. Moją ulubioną zabawą jest danie tego mojemu naczelnemu magowi, który potem instakilluje wszystko, co nie ma 3 pasków HP. A czasami instakilluje te rzeczy, które mają 3 paski HP, ale cicho, o tym się nie mówi. Nad tym mógłbym się zastanowić, bo renoma to jest jedna z tych rzeczy na zasadzie... No, ja rozumiem, że to trzeba farmić, ale fajniej się gra, jak się to ma. A z tego i tak bym nie korzystał. Właśnie nie jestem pewien, czy to, co tutaj jest, to jest, że to jest close counter. Czy, że dajmy na to, jeżeli ktoś mnie atakuje z 15 kratek zasięgu, bo akurat ma
nie pamiętam jak się nazywało, jakiś, był jakiś nie meteor, tylko coś podobnego. Bolting? Bolting chyba. Jeżeli ktoś mnie Bolting nie atakuje z 15 kadrów z zasięgu, to mogę oddać. W sumie to też mogę zrobić, masz rację. No aż to zostawienie w takim razie. Najwyżej później po co wrócę. Nie śpieszy mi się. Ale tutaj możemy sobie posprawdzać questy. Gani nie ma powodu, żeby jako tako ich nie robić. O, dobra. Z ważnych rzeczy. Nasze wspaniałe pokojówki. この一戦に帝国の威信がかかっているとは言わないわ。でも勝つための努力は惜しまない。Nie wierzycie w mój zmysł taktyczny? Ten, który sprawił, że przegrałem swoją pierwszą walkę? Macie rację. Nie? 右も左もわからないって顔をしているわね。数日の長だけど、修道院について教えるわ。もうだけちょっと。A... No, dobry przewodnik po wszelkiego rodzaju lokacjach w naszym monasterze. Pomocą w tych kierdziankach mogę wstawić? Pewnie mogę! Mogę też wszystkich w deszcz wrzucić. Albo po prostu wrócić ich na normalne stoje. Tak, widziałem, przekonany o tym mówiłem. To jest normalne stoje. To jest mój główny powód, dlaczego lubię mieć renomę. Bo im więcej mamy renomę, tym więcej mamy możliwych rzeczy do wykonania w ciągu danego dnia. Co naprawdę pomaga. A na początku mamy dosłownie jedną rzecz. I to zarówno podczas naszego dnia zwiedzającego, jak i podczas dnia tego uczonego, że tak to ujmę. Jeżeli zużyjemy swoje akcje, to możemy po prostu wrócić się do siebie i pójść się obijać. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jeżeli bym się boostował, to gra może się stać w jakimś tam stopniu za prosta. Więc to jest coś, co mnie zawsze od tego dnia zniechęca. I wiecie, to są takie dylematy, tak zwane. Ja, Jelica sensei te tsuyosou da yo na. Jitsu wa tsugi no tannin wa Jelica sensei ka to omotte tan da yo. Ora, shoppana no yagai katsudou de nige chimatta sensei ga ii ndaro? Sono kawari ni kakuake de. Kedo, futa o akete mitara anta ga totuzen kyoushin ni naru tte kimatte te odoroita ze. Jelica sensei ni wa kanawanei kedo, anta ni nara kate sou na kiga shinei ka? Chcesz sprawdzić? Soppa. そうかもな。だけど、いつか超えてやるぜ。もしといらぴ。やっと słyszałem。PS? Spójrzcie na tego piesa. Jaki fajny. Ja generalnie, jeżeli chodzi o dubbingi, to mówię. Bardzo często mam po prostu tak, że jeżeli mam do wyboru angielski, japoński z japońskiej gry, to zdecydowanie wybiorę japoński jako tak, o tak. Jest to... to by było co najmniej interesujące. Dobra, po pojawicy. Garina, narejaj wa konemon. Yo ga nai nara, itte kure. A ja tylko chcę się przywitać. Dobra, nie to nie. Laski best. Albo jak to mam po klasyk, laski best.
Dobra, gdzie ja mogę chcieć pójść na się... robić questy. Koteł! Nie martwcie się, pocety się nie zmieniają w zależności od tego, co ubierzemy. Och, ty biedactwo. To po co tu przyjechałaś się uczyć? Co ty myślisz, że jesteś studentką i będziesz się opierdziałać? Ty tu uczyć się jesteś, a nie. Dużo tych osób się uczył w szkole magii. Co on zaakceptował? Nawet nie widziałem. Może to i lepiej. Biedak ma pecha. Modlek zasłużył sobie? Ruben Krasse no nawa. Fagas Shinsei Okoku. 初代国王の尊称から取られているんです。青き害を翻す。獅子王ルーグ様。多くの騎士道物語に活躍が描かれています。そこには。Jasne, przemyślę to. Dobra. Zobaczę jeszcze, z kim tutaj mogę pogadać. Soda. Sensei ni kono gakkyū no na no yurai o oshiete age yo. Washi wa Adrastea teikoku no kokushou ni egakareta soto no washi kara. Kuro. Imperium. Kazute no teikoku no yoroi no iro kara kite. A zbyt Imperium są czarne. Sore o awasete Adora Krasse nano. Ma to sens. Czarne zbroje i Imperium. To na pewno świadczy o tym, że Imperium będzie przyjaznym i miłym stowarzyszeniem. Prawda? Grałeś. Ano, to jest Hirushu Krasse. Sensei ma inną gakkyū o otrzymał. Może? To jest Hirushu Krasse. To jest Hirushu Krasse. To jest Hirushu Krasse. To ご指導お願いしますね。ご指導だ。 Sporo postaci musiałbym zobaczyć rzeczywiście. Bo też mam tak, że ja je kojarzę, ale nie powiem skąd. Kinchika. Tak, już cały reszty pytałem, nie macie, Lawrence. Dobra, widzę, że po drugiej stronie budynku mam questa i nie zawaham się go wziąć. Ja tylko znajdę jakiś sposób, żeby tam przejść. Lepiej tędy. Hola, sensei! Mo gakkou ni wa naremashita? Atashi wa mada naremasen. Benkyou mo kunren mo mendokusakute. Dip. Ja, sensei! Też coś tak mi się obiło uszy. Jak padniesz na kolana i grzecznie poprosisz, to się zastanowię. Co ty na to? Jezu, nie musisz. A naszym questem jest zasadzenie roślinek. W innej części monastyru. Znaczy... nie wiem, o co ci chodzi, Bricky. Chyba nigdy nie robiłeś Hildy jako maga.
先生にだって負けたくないと思ってるよ。教えを受けたのは短い間だったけどさ、それでも私の唯一の師匠だからね。Tak, a ja się uczyłem całe 500 lat i co teraz? ドロテアちゃん、ヒルダ、メルセデス、レア様もどえらい美女ときた。いや、士官学校もいいもんですね、先生。右も左も美人ぞろいで。先生、ちょっと頼みが。OK, czyli kwestią jest zjedzenie z kimś posiłku. Tylko wydaje mi się, że to zużywa czas, więc wolę nawet tego nie robić. Belle nie siedzi zamknięta w swoim pokoju. I to się nie zmieni. OK, ale możesz wyjść się przywitać. W każdym razie. Szklarnia, do której mieliśmy się udać. I kiedy to słowo zresztą z jakiegoś powodu mi wyleciało z głowy. Dzień dobry, przyszedłem posadzić roślinki. Możemy sadzić i zbierać wszelkie rodzaje roślinki. Kwiaty są dobrym podarunkiem, niektórzy mogą nimi udekorować pokój. Możemy posadzić roślinki, aby wybrać nasionka. Im więcej nasion, tym większe zbiory. A bardziej kompatybilne nasiona prowadzą do lepszej jakości zbiorów. Kultywowanie sprawia, że nasionka będą rosły nieco lepiej, jeżeli zapłacimy. I od posadzenia zbiory są gotowe po tygodniu. Z tego co pamiętam, to nie zajmuje to czasu, więc na razie po prostu sadzimy nasionka kredową dydu. Po czym je kultywujemy. To skotto. Dostaniemy przy okazji dobrą nagrodę. Mogę coś jeszcze posadzić? Nie. God damn it. Cały misterny plan. O, 先生も植物を見に来たんですか？すごいですよね、ここの温室は。王国では見たこともないような薬草や珍しい花がたくさん植えられているんです。僕の養父が詳しいんです。見分け方や調薬なんかも教えてもらいました。あ、これもアクアティクです。先生も気が向いた時に花を眺めてみるのがいいと思います。あ、これも、楽しいです。もしもし、何が dotyczył? Zwłaszcza po tym, co napisałeś. 大事の説は一年で一番。Jesteś pewien, że dla ciebie każda pora nie jest dobra w panie? Wiecie jak to jest, jak człowiek zaczyna... Wysiewać przy was. Najgorzej. Kogoś pominąłem? Ciebie pominąłem. Syryż i jego metody. No to przepraszam. 温室に用があるならそこです。Dobrze, już się zostawiam, nie będę ci przeszkadzał. Łowienie rybek jeszcze nie jest oblokowane. A szkoda, łowienie rybek to śmieszna minigierka. Pamiętajcie, każdy JRPG musi mieć minigierkę z łowieniem ryb. Nie ma wyjątków. Ktoś tu gdzieś ma questa. Cześć, Flame. Kto by się przejmował jakimś... Przechlub mówi mi, że łowienie ryb nie jest oblokowane. Okłamali mnie? Czy oni mnie okłamali? Mogę łowić ryby. Najpierw wybieramy co wybieramy jako przynętę. A potem odpala się gierka rytmiczna. Tylko do tego obawiam się, że będę musiał rzeczywiście patrzeć na ekran telewizora, bo w delay. Musimy generalnie trafić w to środkowe kółko.
to fioletowe. Ja, taki jest mniej więcej nasz cel. I ma jak pewne level nam właśnie. Mówię, nie rypniesz jeszcze odblokowane! Chuje. A wróć, bo to nie był profesor level, tylko ten, tylko renoma. God damn it, czyli to i tak nam nic nie da. God damn it! A może jednak? Pamiętajcie, jeżeli chcecie wbijać profesor level, łowienie ryb jest waszym najlepszym przyjacielem. Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli będę łowił ryby o każdej porze dnia i nocy, jak to tylko będzie możliwe. Właśnie chyba tylko w NG+, a ja tej gry akurat nie ustawiłem jako NG+, tylko jako zwykłe NG. Bo te renomy na pewno były te wszystkie perki do nauki. Z tego co pamiętam. O, czerwona ryba. Widzi? Tak, blisko! Yeah! Mamy więcej apeków i dostajemy więcej kasy. Szkoda, że na dzisiaj nam się to już nie napi, więc wciąż mam tylko jedną. A na następną akcję już będzie mieli dwa punkty zamiast jednego, więc to jest duży plus. Tutaj mamy naszą kuchnię jadalnię. I rozmawiając tutaj z kimś możemy... Wybrać, z kim chcemy posiłkować. Ja nie wiem, ta zasada jest taka, że w zależności od tego, co jest danym posiłkiem, możemy mieć albo ludzi, którym bardzo coś smakuje, albo ludzi, którym coś mniej smakuje, albo ludzi, którym jak coś dotknął, to stwierdzą, że to jest obrzydliwe i czemu ja ich tutaj zebrałem. Jedzenie posiłków z ludźmi sprawia, że ich motywacja rośnie, co jest dużym plusem, jeżeli akurat będziemy chcieli się uczyć. Berni, wołaj z piwnicy. Berni, załóż rękawiczki i usiądź. Tak, ten mem będzie tu latał, nie martwcie się. Zjedzmy sobie posiłek dodatkowo. I wizytę. To wcale nie jest żadna drobna sugestia, że będę chciał mieć kogoś duży, nie? Ani odrobinę. Ani odrobinę. Kore, tabun suki datta yo na... Anmari zisin wa nai desu kedo. Chyba to lubię, ale nie jestem pewna. W zależności od tego, z kim jemy posiłki, to mogą być albo takie zwyczajne interakcje, które są, powiedzmy, domyślne, a niektóre pary postaci mają ze sobą jakieś konkretne interakcje. Zazwyczaj są to postacie, o których wiadomo, że są jakoś, powiedzmy, bardziej ze sobą powiązane, tak? Na przykład tak jak Dimitri mówił, że oni tam z Felixem, Sylvanem i... Boże, jakiej było? Zapomniałem jej imienia. Zaczyna się dobrze. Ingrid, tak, z Ingrid. Że oni są przyjaciółmi z dzieciństwa. I prawdopodobnie przez to będą mieli w jakiś... te...
ciekawsze rozmowy ze sobą niż takie generic. Do tego w zależności od tego, jak rozwijasz się relacje między postaciami, to też podczas obiadów też może to wychodzić między postaciami. Samuraju, spokojnie, długo będziemy mieli walki, zobaczysz, o co chodzi. Chciałem zobaczyć. Felix powiedział, że on teraz nie może walczyć? Co sobie jest sprawdziłem Felixem? Sumimasen. Sensei. Watashi yomikaki dekimasu. Shikashi hanasu muzukashii desu. Meiwak. Nie, Sylwan, potrzebuje haremu. Yoroshiku negau shimasu. I to, co, o czym mówiłem wcześniej, że Peta generalnie umie mówić jako tak... Wróć. Nie umie mówić, ale umie pisać, czytać. Dobra, wydaje mi się, że teraz już tak naprawdę mogę pogadać z Hubertem, albo tutaj z ludźmi. Albo to jeszcze pójdźmy pogadać z tymi nie generic ludźmi. Pamiętajcie, im bardziej generic są ludzie, tym mniejsza ochota, żeby z nimi gadać. Konnichiwa, sensei. ちょっと質問があるんですけど。私と同じ色の髪の毛でしかめ面の暗い雰囲気のおじさん知りませんか?はい、ちょっと事情があって。あの、もし見かけたら教えてくださいね。 spróbuję nie zapomnieć. Nie wiem, co o to mi konkretnie chodziło, bo to najbardziej kojarzę, ale wydaje mi się, że inne postaci też to mogą mieć. Zwłaszcza Dimitri z Felixem. Nie, bo mi nie dali. To się ceni w akademii. Trzeba przyznać. Tutaj praktycznie z każdym możemy pogadać, jeżeli chcemy. I kiedyś nauczę, żeby biegać przy okazji. Szpony sobie też w którym się biega. Na pewno sobie poradzę. Przecież to nie jest tak, że ostatnio mi źle poszło, że też tym się biegało, Jezu Chryste. Spokojnie, teraz przynajmniej możemy sobie i takie jeszcze miały różne wybierać samemu następnie. No pogadamy, jak trzeba będzie szukać tutaj konkretnych przedmiotów. Dużo się musiało pozmieniać. Wracasz, nikogo nie poznajesz poza Aloyzem. Aloyzego też kolci, żeby powiedzieć, że nie chciałem poznawać. To chyba komplement. Ile lat ma Gerald właściwie? Naze sonna hanashi o to? Tomashu dono ni kikareta no da. Teraz jak o tym myślę, to możemy sobie przejrzeć takie dokładniejsze informacje o każdej postaci. Ze starszych osób na pewno jest Hubert, który ma 20. Tak to większość będzie miała gdziekolwiek między 16 a 18. Peta jest młodsza, bo ma 15. A z innych domów nie możemy zobaczyć. Ja nie możemy patrzeć tylko na ludzi, którzy są u nas jak tako. Uno momento. Por favor.
Czy ja wiem, czy taka Slytherin... Nie powiedziałbym, że to takie łatwe, żeby ich poprzypisywać takich do hogwartowych domów. To chyba dobrze. Mam przynajmniej taką nadzieję. Kimi, mówię, jedni są podekscytowani, a drudzy zajmują mi cenny czas na badania. Tak, zdecydowanie. Ja bym się nie podejmował pisania ani mówienia o tych postaciach, bo za łatwo jest wpaść na jakiś spoiler, jak już się wszystko kojarzy. Dziś to urodziny Ferdynanda. Kupmy kwiaty, niech się cieszy. Czy dzisiaj już będziemy mieli... Chyba tak. Nie byłem pewien, czy będziemy mieli po drodze jeszcze czas na nauczanie, czy nie, ale ewidentnie nie. Więc od razu lecimy do walki między naszymi trzema domami. Edelgar, czy ty widziałeś, jak świetnie poszło za pierwszym razem? Oczywiście, że wszystko pójdzie okej. Okay. Czym się ich celu? Znaczy... Plan jest mniej więcej taki, że po tej bitwie chciałem skończyć się na Chisima? あなたの再犯にも応えられるわ。だから遠慮なんてせずに、あなたの全力を見せてくれる。オッケー、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 オ
myślę, to będę musiał chyba zmienić te szykanstwo i na pokojówkowy. Będzie bardziej pasować. Jestem pewien, że Honor nie przysporzy żadnych problemów w walce. Yokatta. Sensei ga sou iu no nara, kochira mo kokoro okinaku tadakaeru. Ara ara. Minna sorotte oshaberi kashira? My to się już zaprzeliśmy ostatnim razem, jak gadaliśmy. Kimi tachi ga shinboku o fukameru no wa taihen kekkou da ga. Soro soro sakusen kaigi no jikan da. Mo sonna jikan ka. Sore ja futari-san, mata ato de na. Edel Garuto mo sensei mo amari. Czas wyznaczyć strategię na najbliższą walkę. Atak! To jest jedyna słuszna strategia. I nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. Zwłaszcza jeżeli gra się na normalu. A ja tego nie robię. Mamy też krótki tutorial, jeżeli chodzi o magię. Magia generalnie będzie miała dużo mniej użyć niż zwykłe bronie, jak tako, tak? W przeciwieństwie do wielu starszych Fire Emblemów, tutaj magia odnawia się co walkę. To jest dość ważne, bo ja pamiętam, że próbowałem grać w starsze Fire Emblemy i miałem z tym naprawdę ogromny problem, że... No, użyję sobie magii, przecież to nie jest zły pomysł, a potem się okazało, że... Ej, czemu ta magia mi się nie odnawia po walce? Halo?
Generalnie to, do jakiej magii kto ma dostęp, jest uzależnione dosłownie od tego, kto jaką jest postacią tak naprawdę. W sensie, jeżeli weźmiemy z każdej postaci maga, to każda postać będzie miała inne czary do wyboru i to nie jest coś, na co mamy wpływ jak tako. Jedyne co, to mamy wybór na zasadzie, czy chcemy go szkolić w czarnej i białej magii, tak? Ale to jedyne, na co mamy wpływ, a lista czarów jest przypisana w ogóle. Na początku wybieramy, które jednostki chcemy wystawić do walki, możemy im przypisać ekwipunki i tak dalej. A potem zostawić jednostki na mapie. Jest tak, musimy wystawić 5 jednostek na początek. Niestety wystawienie Delogard jest absolutnie konieczne, co mi się bardzo nie podoba. Nie będę kłamał. Muszę sobie przypomnieć jedną rzecz, bardzo ważną. Ona ma magię. Pytaniem jest, kogo ja chcę właściwie wystawić jako moją drużynę. Belef i Edelgard być muszą siłą i na to nie mamy żadnego wpływu. Huberta chyba nie chce. Chcę Dorotkę. Kaspara nie chce i zastanawiam się, czy Ferdinand, czy Bernadetta. Czym się jedzie, Han? Bo Linhart jako tako jest naszym... Właściwie on nie jest teraz naszym magiem leczącym chyba. On nawet nie jest naszym magiem leczącym teraz. No to co? Czas na bezużyteczną Bernadetkę! Mamy ich rozstawionych na początku w jakiś tam sposób. Generalnie... Linhart? To jest opinię, tak? Znaczy, generalnie ja się trochę z tego śmieję może, ale przy moim pierwszym przejściu Bernadetta dostawała bardzo mało punktów siły. Na 20 poziomie miała jakieś 14 siły. Więc jak tylko trafiłem na przeciwnika, który miał jakąkolwiek klasę pancerza wyższą niż goła skóra, to Bernadetta dawała 2-0 obrażeń. Mam z tego powodu flashbacki. Tak, wiem, że RNG mnie bardzo mocno ruchało w dupę przez to. Bo Bernadetta jako tako zaczyna mając 8 siły, więc na, jak na 20 poziomów dostanie tam 5 siły, to jest kiepsko. No ale rozumiecie, no jeżeli jest sytuacja, że nawet w magów Bernadetta zadaje po 4 obrażeń, kiedy miecze zadają po 20 parę, no to coś poszło nie tak. A tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek miał jakikolwiek pancerz, to Bernadetta z automatu mi zdawała 0 wtedy. Od tak czasu już wiem, że byłem po prostu zrobiony w ciula przez RNG, ale... To już inna sprawa. Iyoyo taikou sen yo, sensei. Omou zonbun, saihai o furutte kureru? Taki jest plan. Generalnie zasada jest taka, że nie musimy zabić wszystkich, tak? Naszym celem w tej walce jest tak naprawdę tylko to, żeby przeżyć ją do końca. Jako ostatni, tak? Czy jeżeli oni będą się nawzajem zabijać, to tylko lepiej dla nas, tak? Zajmuje faktu, że absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
podchodzić i zabijać. Taka propos, ktoś pytał o Schodzi z Ferdinandem. To chyba właśnie już słyszeliście początek tego o Schodzi z Ferdinandem. Przy okazji geniusz strategii Claude wystawił swoją główną fizyczną wojowniczkę za płotem. Za którego nie może efektywnie atakować. Dimitri też geniuszem taktycznym nie grzeszy, bo wysyła swojego łucznika na przednie linie. Jest bardzo duża szansa, że ich słyszałeś, tyle powiem, bo... Ja nie japońskie głosy bardzo często się powijają, kluczy ludzie. Dobra, generalnie teraz mam zaznaczony zasięg ataku wszystkich przeciwników. Jeżeli chcemy tylko jednego konkretnego, to możemy wybrać go przyciskiem A i wtedy widzimy, że na przykład on może atakować teraz nam wszystkich, tak? Z tego co widzę, z jakiegoś powodu Ignas w tej turze nie będzie atakował. Przeciśnięcie do Asha, który planuje strzelić Vedelgard. Na szczęście Vedelgard. Dobra, jaki mamy plan na dziś? Chyba nie ostrzel kolegę, co? Trafiony. I zatopiony. No, ja się pozbyliśmy, Dylew dostaje trzeci. W idealnym świecie pozbędę się Ignacego, ale Asha... Nie, ten smacz nie zabije, więc nie dam rady. Trafię czy nie? Trafię. Teraz tak. Najpierw zaatakuje Ferdinand, bo łucznicy niech nam to atakują w mili. I zobaczymy, ile dodatka zada. Czy będzie w stanie go dobić, czy nie? Nie. Więc chyba mi się na razie nie opłaca to co. A do Asha i tak nie dobiegnie. Jatte kureru ne, sensei. Kore wa honki de kakaranai to na. Dobra, on strzela w Vedelgard, tak jak było mówione, że zrobi. Ignas jednak oddaje strzał. Dodatka jak mag może oddać, ale ewidentnie 84% szans na trafienie to trochę za mało. Dobra. O! Kresce mi wyleczył Bylew, to mi się bardzo podoba. Nie wspominałem w sumie o umiejętnościach postaci i tam nie powinienem to zrobić. Przy którejś możliwej okazji. A jeżeli trafi, to zabije. Doskonale. Dobra, to może teraz korzystam. Ale każda postać będzie miała jakiś tam swój własny krest. Na przykład Edelgard ma Crest of Cyrus, który sprawia, że czasami zmniejsza siłę przy ataku. Plus swoją własną abilitkę, która dla Edelgard oznacza tyle, że szybciej zdobywa doświadczenie. Ferdinand dostaje bonusy, jeżeli ma pełne HP. Jego krestem natomiast jest Crest of Chicho. Krest sprawia, że kombatanty czasami nie wywołują kontrataków. Bylew ma krest, nie wiadomo czym dokładnie jest, ale widzieliśmy, że można zleczyć.
i obecną umiejętnością jest to, że ona i sojusznicy stojące obok dostają więcej expa. Dorotea to obecnie nasz, powiedzmy, pseudo healer, tak? Bo sojusznicy, którzy stoją obok niej, będą się leczyć się na początku tury. Biorąc pod uwagę, że jest sporo miejsc takich jak ta, gdzie czas nie gra roli tak naprawdę, tak? To możemy skipować turę i się leczyć tak naprawdę. I Dota jako osoba z pospólstwa nie ma własnego kresla. Bernadetta natomiast ma mniejszy kres Indecha. I sprawia to, że czasami atakuje dwa razy. Z tego co wiem, to się nie stakuje z tym, że atakuje dwa razy, że jest szybsza. No i ma też bardzo przydatną umiejętność, z której czasami jest ciężko skorzystać. Daje plus 5 ataku, czyli efektywnie plus 5 obrażeń jako tako, jeżeli nie ma pełnego HP. No to najpierw nie może mieć pełnego HP. I chyba obróciłem kamerę. Tak. Dobra. この森を利用して敵を迎え撃つぞ。みんな援護してくれ。森で待ち構えられてんなら迂回するなりなんなり対策をした方がうまくいくぜ。Jonathan sugeruje, że powinniśmy bardzo bezpiecznie obejść te zabezpieczenia z tej strony. Drugą opcją jest obejść je z tej strony, ale wtedy narażamy się też na ataki niebieskich elfów, co jest dość ryzykowną zagrywką. A tylko zrobimy to po bezpiecznemu. Gdyby to było NG+, to pewnie bym się odważył zrobić to na Hama, ale to nie jest NG+, więc na razie się powstrzymam. Z tego co pamiętam, oni będą traktować to jako taką fortyfikację, z której się nie będą ruszać, więc... Pozwolę sobie skorzystać z tego, że i tak chwilę nic nie zrobimy. I podleczy mnie Edelgard. Edelgard nie ma broni zasięgowej, więc i tak się na nic nie zda. Broń zasięgową natomiast ma Bernadetta, która może strzelać do Claude'a. Z dość niewielką szansą na trafienie spada, ale może. Teoretycznie możemy też zniszczyć po prostu płotek, żeby dostać się do Claude'a. I w sumie też jest jakaś opcja. Tak to sobie po prostu tutaj przejdziemy. No i zareaguje, jakoś na to nie. Ciekawe. I mogę tak naprawdę ostrzelić do końca ten płotek. Dobra, ona tu nie przejdzie, ale ty podejdziesz. Wiesz, że trafisz? Trafiła. Za 21. Czy jest duża bardzo szansa? Wystarczy, że nie skuduje. I tyle widzi i Claude'a. Dobra, ona będzie atakować się BLF, przynajmniej o tyle dobrze. Gdyby miała atakować Dorotkę, to byłoby dużo gorzej, bo z tego co pamiętam, Hilda ma tutaj broń zasięgową, której ewidentnie nie chce wykorzystywać. Bo Handaxy to broń zasięgowa, wbrew pozorom. Wiem, że to może się wydawać nieco dziwne, ale tak w istocie jest. Trafi czy nie trafi? Odwieczny dylemat Bernadetty, trafiła. Absolutny szaleniec. Właśnie to jest ten problem, że Dorotka dość mocno odrywa od tego.
i dodatku, o ile Dorota może leczyć innych, to siebie już niestety nie. Okej, czyli kombater. Zastanawiałem się, czy kombater, czy nie, ale nie chcę po prostu ryzykować obrażeń. Wydaje mi się, że każdy typ broni ma swoją opcję zasięgową, że tak to ujmę. Nawet miecze mają rzeczy, które atakują na dwie czy trzy kropki. Schowajmy się w lasku. Manuela będzie teraz chciała podejść. My się przestawimy tutaj, żeby być bardziej w gotowości. Ona nam zaatakuje potężny Nosferatu. Nie wiem, czy DLC-kowa pięść, która się nie ma. Bo wydaje mi się, że tak, ale musiałbym sobie teraz przypomnieć. To jest tak frustrujące, kiedy widzicie takie 14 obrażeń. Że aż musicie toporem dziadnąć. Coś, o czym chyba nie wspominałem, to to, że dostajemy bonusy do typu broni, z której obecnie korzystamy. Więc jeżeli atakujemy toporami, to dostajemy bonus do umiejętności władania toporem, tak? A ja generalnie z toporów raczej na BLF nie korzystam. Nawet jeżeli haha Rider. Dobra, spróbujmy to obejść safe'em, bo teraz nie jestem pewien, czy oni nie zaczną nas atakować powoli. Pięści są bardzo szybkie leki, no tak. Raz, że są naprawdę bardzo szybkie. A dwa, że bardzo, ale to bardzo często mają poczwórny atak przez to. Ty podejść tutaj, żeby się też wyleczyć. Ty nie potrzebujesz leczenia, więc podejść tu. No i dobra. Jak wygląda nasze położenie? Całkiem znacznie chyba. Na pewno chcę wejść. A, jej się już tam dalej skończyły. Fuuuuck! Jeżeli chcesz, to mogę się bardzo szybko sprawdzić tego Dimitriego. Według Behind the Voice Actors Sale, kimkolwiek by on nie był. MT to Might, czyli statystyka, która wpływa na to, ile zadaje obrażeń. Dobra, jak to teraz rozwiązać w takim razie, jeżeli Dorotka już nie ma magii? Mogę zawsze zadać dwa obrażeń. Ale to nie do końca jest coś, co chcę robić. Jak widać, Dorotka zadaje bardzo dużo obrażeń. Znaczy Dorotka Benedetta. Dobra, tak serio. Bo muszę coś sensownego zrobić. On walnie Bernadette za 15.
no jest to mniejsze, co mogę zrobić, to spróbować zresztaktować Mercedes w tej turze. Że podmęczymy się jednej postaci. Teraz dediowalnie za 15 w nią. Jak wygląda ten kombat? Zbyt źle, żeby próbować, więc nie będę. Strzela, co mi chodzi. Chcę podejść tutaj. Jeżeli nie krytnie, to będzie ok. A ma 0% skip chance'a, więc jest ok. Jasne, mechaniczne rzeczy jak dla mnie to żaden problem. Większym problemem jest to, jak ja mam teraz sobie poradzić z zaistniałą sytuacją. Na pewno się muszę jego pozbyć. W momencie, kiedy Persecution Complex wchodzi, to będą te rzeczy się zaczynać zdawać wydarzenia. Jeden HP, by the way. Jeden HP. Jest mi kurza przykro. Co ja właśnie zrobiłem? Zrobiłem coś bardzo niepożądanego. Wiem, jak temu zaradzić, ale bardzo mi się nie podoba, że to zrobiłem. Okej, nie wiem, jak temu zaradzić. A może wiem. Belnie jest na 90% martwa. Albo raczej na 78%. Bo nie jestem w stanie zabić Dediu w tej turze. A on stoi na tyle blisko Bernadetty, że na pewno ją pokona, tak? I nie mam za bardzo czego z tym zrobić. Więc chyba jedyne, co mogę sensownego zrobić, to... po prostu pozbyć się naszego przyjaciela, samozwańca. Wcale nie jest tak, że ładuje wszystkie poziomy w protagonistkę. A potem dziwił się Bernadecie, że nie chce wychodzić z domu, co nie? Żegnaj, Belni! No dobra, to teraz jakoś zająć się nim. To chyba będzie najrozsądniej. A, nie trafił. Muszę z kombatalców, oby te... tak. Nice.
Dobra. To jeszcze tylko Kahneman dostał. Nie będzie nic robił, dopóki nie podejdziemy, ale to już inna sprawa. Jestem z okazji się podleczę odrobinę. Czy dodatka nie miała jakiegoś kiedyś? 7... 2, 7, 4... Kończmy turę. Znaczy, Edelgard na pewno może być tankowata na obrażenia fizyczne, czy na magiczne, to nie jestem przekonany. Tak samo jak nie jestem przekonany, czy to co właśnie chcę zrobić jest mądre. Aż nie, ona to przeżyje. Bo to zada 11. Teraz tylko kwestia, żeby wszyscy podeszli i byli w stanie zająć się kolegą. Strzeli, za 11. I teraz nie pamiętam tylko jednej rzeczy. Czy magia prowokowała kontrataki w mili? Tak. Na szczęście to nie jest coś, czym się muszę przejmować. No to walka się kończy. Powiem tak, gdyby to była taka walka prawdziwa, to gwarantuję wam, żebym ją zrestartował po to, żeby Bernadette mi nie umarła. Bo plan jest taki, że jeżeli ktoś mi umrze, to nie będę nawet próbował sprawiać, żeby ta osoba została martwa. Dlaczego dostałem MVP? Ja nie rozumiem. No tak, to też prawda. Otsukaresama, sensei. Ma, touzen no shori datta wa ne. To bardzo łatwo. So ne. Watashi tachi no sensei to naru no dakara, sore kurai no taito. Nikt nie mówi, że było inaczej. Było bardzo łatwo. Sensei, subarashii desu. Przyszedł skład pokojówek. Migoto na saihai, kansha shimasu. Ee, kokojin no ganbari mo atta keredo.先生の指揮は優に及ばずですね。実力はどんなものかと思っていたが、なかなか Kto by się przejmował jak? Ważne, że wygraliśmy. Przecież to nie jest tak, że grałem w taktycznego RPG. Bernadette ma już PTSD. Trochę się nie dziwię. Nie, idźmy świętować nasze zasłużone zwycięstwo. Migoto na saihai deshita ne. Geralto no kunto o uketa dake wa arimasu. この催しを通じて生徒たちと親睦を深められたのではありませんか？ああ、そちびっしょ。それは何よりです。これからの1年間。Wiesz co, Damianie, jest dużo gorsze? Ostatnio czytałem wizualną nowelkę, w której była ta sama voice aktorka. I to dopiero było zdziwienie, jak tam to była taka mała, słodka, urocza dziewczynka z takim przesłodzonym, cukrowym głosem. To dopiero było dziwne. Zatem, dzisiaj,
あなたたちの学級には盗賊の討伐を命じます。Czyli naszą misją najbliższy miesiąc będzie pozbyć się bandytów. ガルグマク大修道院に所属する者には身分を問わず奉仕活動を義務付けている。Znaczy, to też zależy jak to, to odbiera, tak? To も例外ではない。節ごとに奉仕に変わる。Jeszcze raz, czemu MC się przefarbowała? Bo założyła strój, który ma na sobie farbę. Wiecie, nie muszę niczego tłumaczyć, to magia. Żyjemy w świecie, w którym istnieje magia. Założyło nowy strój. Magia. A propos. Ona po prostu cosplayuje ze Sotis. Trochę tak, nie ukrywam. To brzmi creepy. Ale pozytywy wciąż się nie zmieniają. Ojoj, żeby ci żyłka nie pękła. てめえ、聞いてんのか？だが、傭兵を教師に任じるなど、あの女の考えが読めぬな。ただ、パパにソロライフ。無視してんじゃねえ！この始末、どうつけて？死ね。の。もはや教団は容赦せぬ。貴様らは地獄へと旅立つことになろう。せいぜい道連れを増やすことだな。Co do tej postaci, jedna rzecz mnie zastanawia, jako to, że nie grałem w angielską wersję. Jak głos brzmi po prostu. Hakun no show. Tategoto no set. Cuikai no fuke. Znaczy, po prostu zastanawiam się, na ile ten głos. Dobra, nie będę się rozwijał. Czy jest to dużo bardziej rozpoznawalne w języku angielskim, o tak powiem? Tategoto ja fue uta de omoi omoi ni kyojirareru sono hibiki tachi wa Tarutin ya Grondaz no kodai na no ni. Bo pamiętam, że czytałem dużo komentarzy o tym, że bardzo łatwo jest przy kolejnych przejściach rozpoznać po głosie, ale tutaj tego aż tak nie odczuwam. złotych dublonów. Sate, sude ni hanashi ga atta toori, konsetsu no kadai wa touzoku no toubatsu da. Tak wiem. Kijou de tatakai o manabu seito shokun ni totte, jissen o shiru kichou na kikai to naru daro. Muron, toubatsu wa kishidan shien no moto de okonau. Senkyou wa karura ga totonoete oite kureru hatsu da. To wa ie.これは模擬戦ではない。相応の危険が伴うものと覚悟してくれ。騎士団からの連絡を待って出立する。それまで準備を怠らぬように。以上だ。前に盗賊と戦った時は先生に助けられたわ。今度は私が助けてあげる。わかったね。
Wolałbym nie czuć potrzeby bycia etowanym. Tekino senryuk wa kishitan ga haaku shi, senjou sae mo totonoete kureru. Makeru riyū o sagasu hou ga muzukashii keredo. A czy to nie ironicznie jest strategia, która się bardzo dobrze sprawdza, jeżeli rozwija się droga zgodnie z jej domyślną rolą, już tak tujmy. Z tego co pamiętam, Edelgard ma dość niski resistance jako taki, więc jeżeli trafi na jakiegoś maga, to jest w dupie. A im dalej w grze, tym magów jest więcej. Ludzie mają się uczyć, nie mogą cały czas się wysługiwać ludźmi z góry. Generalnie każda misja ma jakieś tam swoje cele i warunki przegranej, tak? Tutaj zawsze warunkiem przegrany jest, oprócz jakiegoś tam, który może się pojawić, tak? Jest to, że nasza główna postać zginie, albo że zginie lord domu, w którym obecnie przebywamy. Urodzina, netki, łapaj kwiaty. Mamy sojuszników, którzy mogą podjąć egzaminy w nowicjuszy. Będziemy też powiadomieni o wydarzeniach, które się dzieją danego dnia, więc nie musimy, powiedzmy, wszystkiego pamiętać. Abyss to rzecz stricte DLC-kowa, nie wiem, czy będę to robił na samym początku. Jedyna osoba, która może podjąć egzamin, to Belew, bo egzamin jest na 5 poziomie. Na początku mamy do dyspozycji 4 różne klasy. Myrmidon, Soldier, Fighter i Monk. Skupiają się one tak naprawdę na różnych typach broni. Myrmidon to miecznik, Soldier to włócznik, Fighter to... Z jakiegoś powodu Fighter zawiera też łuk w sobie, co bardzo nie pasuje moim zdaniem, szczerze mówiąc. Nie wiem, zawsze mi się wydawało, że do łuku że bardziej pasuje Soldier, szczerze mówiąc, niż Fighter, ale kim ja jestem, żeby się kłócić? A Monk to typowy mag. Znaczy, po prostu, dla mnie Fighter to jest taki typowy, który polega bardziej na sile niż na czymkolwiek innym, tak? No i w sumie, no niby coś... Biorąc pod uwagę, z czego szkoły obrażenia z łuku, no to niby by się zgadzało, tak? Soldier to klasa z włóczniami. No tak, tylko... Zwróć uwagę, że... przynajmniej w 3 domach jako tako, tak? Może zademonstruję to. Na Intermediate te włócznickie przechodzą w kawalerzystów, tak? Włócznicy mają swoją własną klasę, tak? Potem można mieć asasyna z mieczem i z łukiem, czyli coś, co nie pasuje do fightera. Mamy zwykłego łucznika. Paladyn ma lance i jeżenie. No specjalne są te stricte DLC-kowe. I tych dalszych jeszcze nie mamy, ale generalnie... Potem klasy są... Bow Knightów, czyli łucznika, który jednocześnie korzysta z lancy, tak? Więc no jak dla mnie to jest główny problem, tak? Że na początku musimy wybrać... Nie, po prostu wydaje mi się, że ta ścieżka łuku bardziej przychodzi w połączenie łucznika z lansierem, tak? Aniżeli łucznika z toporem, tak? Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby łączyć w jakiś sposób te klasy, tak? I możemy mieć na przykład Wyvern Ridera, który jednocześnie jest wyszkolony w łukach, tak? To nie jest tak, że klasy mają przyporządkowaną jedną konkretną broń, tak? W każdym razie, jako że na razie mamy tylko jedną postać do wyboru, to damy Myrmidona.
Egzamin bardzo łatwo zdany. Tak, miejmy. Pierwszy egzamin można podjąć na 5 poziomie, więc jak widać jesteśmy bardzo blisko, żeby pozostałe postaci mogły o tym myśleć w ogóle. Możemy zejść na rynek, zobaczyć co jest ciekawego do kupienia. Galiem na pewno możemy znaleźć silniejsze bronie, tak? Tylko to, że one są silniejsze, nie zawsze oznacza, że będą lepsze, tak? Najważniejsze, co chcę zrobić, to mimo wszystko dać stalowy łuk Bernadecie. Bo czasami się zdarza, że mogę strzelić za te jeden obrażeń i to jest zbyt frustrujące dla mnie. Coś mogę sprzedać. Nic konkretnego. Sklepy z przedmiotami na razie nie mam nic, na czym mi specjalnie zależy. Batalionów jeszcze nie możemy używać. Blacksmitha też nie możemy używać. No dobra, to jeszcze pozwolę sobie szybko jedną rzecz zrobić. Naprawione. Nie będzie pokojówku, ale będzie miała inny strój. I wejdę na chwilę na eksplorację. Nie powinno to nam niczego popsuć za bardzo. O tej pory możemy przemieszczać się między miejscami, w którym już byliśmy, co dość mocno ułatwia rzeczy. Wiecie co? Renoma! Szkoda, że nie możemy nic z nią zrobić! Jeszcze. Mamy trochę questów i możemy sobie już po prostu zapisać. Cześć, już samą porę przechodzić, bo pan był taki, że w tym momencie mniej więcej skończymy. Hej, tak też uczynię. Znaczy teraz opakowane są rzeczy związane z podpornymi cieniami. No, biorąc pod uwagę, że mówili nam o Abyssie, to z tego co pamiętam, to tak, nie wszystko jest oblokowane, bo to się blokowuje z kolejnymi chapterami. Ale generalnie z każdym chapterem będzie tego coraz więcej. Jeżeli macie pytanie odnośnie tego, jak regularne będą streamy, postaram się, żeby były jak najczęściej. Nie obiecuję, że będą, nie wiem, codziennie albo dwa razy w tygodniu albo coś. Postaram się, żeby były jak najczęściej, o tak powiem. W trzy domy akurat lubię grać, więc to nie jest coś, do czego raczej się jakoś za szybko zdarza. Jeżeli akurat poczuję, że będę miał ochotę danego dnia podsumować, to postaram się dać znać odpowiednio wcześniej i postaram się też wcześniej zaczynać. Dzisiaj po prostu dość późno wróciłem do domu, jak tak, ze spaceru. Więc przez to stream się zaczął, takich się zaczął. Także ten, na dziś to było na tyle, dzięki wszystkim za przybycie i do następnego razu, trzymajcie się, po, cześć!